What? Jeez, coś ty odjebał. Czy mam odpowiedzieć ponownie? Nie, nie rozpierdalam uszu. Ale nic nie słyszałem! Twoje kurwa szczęście. Zresztą ja wam nie udostępniam dźwięku z tego. No. Wiem, ale ja specjalnie wszedłem na stream. Twoje kurwa szczęście. Bo to jest dosłownie jeden wielki czatk. Czy mogę niby trochę zredukować część liberfową? Ale to zobaczymy. Zależy co tam masz. Mhm. I tak jest, że jedrze klęta, o to chodzi? O, zapomniałem, że to jest ten. Tak. Mam fajne rzeczy, to ci mogę powiedzieć. Dobrze. Na pewno. Czy jest tam CC? To znaczy? Crysis Cosmo Canyon. Crysis Cosmo Canyon. Crysis Disney. Jest, mam tak. Postaram się mówić bez spoilerowych rzeczy. Mhm. Ale mam Honor Ways Calm, mam Battle Edit głównego motywu, który jest absolutnie dojebany. Okay. Mam obydwie nowe aranżacje Hollow Skies. Rufus Welcoming Ceremony. Gold Saucer. Cosmo Canyon, Big Bridge i trzy motywy z siódmej płyty. Big Bridge jest rzeczą? Tak. A czemu nie? Really? Okay. Nie wiedziałem. W sensie wiem, że o tym pisaliście, ale jakoś mi to... Nie łączę ja... nazwy Big Bridge z siódemką w ogóle. I absolutnie bangla. No, okej, okay, to dobrze. Idź do Nefeli. Właśnie... To jest naprzeciwko chyba. Wiesz co? To jest ten mem trochę, że ja pierwszy raz w swojej historii przednę od tej strony. W sensie ona jest naprzeciwko tego pokoju z Grace'em chyba. Nie. Nefeli jest tam, gdzie ja teraz idę. Tak, masz rację. Aha, oczywiście. Dlatego ona, mówię... ona jest później w tym pokoju z Grace'em, nie? Nawet nie wiem, czy ona tam przychodzi. Ja kojarzę, że ona jest gdzieś w tej okolicy. Czy ona tam znak ma? Figde. Może ona tam ma znak? Zostałem totalnie zmawiany. Ja miejsce, z którego kojarzę Nefeli, to jest, że ona się pojawia w pewnym momencie w tym, w Round Table. I tyle. Tak? No zajebiście. Można sobie powiedzieć o zdecydowanej większości NPC-ów? Mhm. W sumie większości nawet nie jestem pewien. Pytanie na której chwili NPC-ów pojawia się w Round Table? Tak? Nie. Zdaję sobie podzielone. Przeliczymy Invaderów? To by actually było... Dobre pytanie, bo byśmy się wypierdalali na tym, czy inwaderzy są liczeni, czy nie. Jeden inwader jest normalnie od początku w Round Table, więc whatever. Tak. Potwierdzam, byłem inwajdowany. Chyba każdy był inwajdowany. Mam teoretycznie na telefonie 24 ścieżki z Rebirth, ale też chcę mieć miejsce na tej playliście na inne rzeczy. No dobrze, złote nasienie. Tam jest zajebane kurwa ptaszydło. O. I czekaj, Nefeli była tu. Nefeli lu, warrior. Z rzeczy, które dorzuciłem, dałem trochę Deltaruny, dałem trochę jakichś Soników, dałem Ghost Ricka. Soniki dałeś śpiewane, czy nie? Jest jeden śpiewany, znaczy jeden, chyba jest, nie, jest więcej śpiewanych, tylko doskonale. Dorzuciłem jeden, którego wcześniej z jakiegoś powodu nie było. Ale będzie darcie pizdy w języku jeży. Ja powiem... A propos Santa Claus z Rebirth'a, ja bardzo nie lubię tego, że tam sporo utworów nie ma. Memories of a Kinani moment. Yep. O którym Ri teraz mówimy? Rebirth. Ori. Spiel znowu spada. O Boże, to będzie absolutnie niegrywane. Mnie to tak wkurwia. Weź w ogóle. Dosłownie twojego ulubionego motywu z sagi FF7 tam nie ma. A weź kurwa. Cześć.
Paskudztwo. To tędy się szło? No, czemu tam nie połowy kurwa rzeczy, które lecą na końcu? What the fuck, man? To jest moje pytanie. Ale masz kurwa minigierki z Gold Saucer. Ja chciałem zobaczyć, jak brzmi ten motyw, który jest na przedostatnim bossie, ale niestety jedyne co usłyszałem to Którym przedostatnim bossie? Znaczy powiem tak, tym przedostatnim bossie, który nie jest ostatnim bossem i jego 17 fazami. Okej. Tak zwanym cringerze. Cringer. Ja cię też napiszę na koncie. Chyba wiem, o czym mówisz. Przy okazji zobaczysz pięknego szczurasa. A no, tak. Właśnie nie byłem kurwa pewien o czym mówisz, bo nie wiem kiedy kiedy się zaczyna ostatni boss. Po prostu w twoim przekonaniu. Uważam, że chciałem powiedzieć podtytuł, ale chodzi mi o ten przydomek tego bossa, jest surowy w chuj. Jest fajnie, biorąc pod uwagę kontekst. Fajnie, że zrobili, rozwinęli te przydomki z oryginalnego Finala w taki fajny, kreatywny sposób. Zresztą, no przecież remake już robił coś podobnego. Tak, tylko że tam chyba była... Z tamtych bossów była jedna z form genowy na pewno, która... się nazywała Genova Dreamweaver. Mhm. I była... Nie dość, że w ogóle cała walka była surowa w chuj przez to, kiedy właściwy motyw wchodził. Yep. To jest tak kino moment. A propos tej ścieżki z przedostatniego bossa, też ją mam i sobie słuchać całkiem dobrze bangla. Okej. Okay. Mi ten moment wszedł w remake'u w momencie, kiedy zaczęło kapać z sufitu i to było tak kurwa dobre. Tak idealnie się to wpasowało. No co, tej żyjemy raczej dobrze do przodu. Ja jestem po dwóch dniach egzaminu. Raczej dobrze, tak. Potwierdzam. Zostały jeszcze dwa. Sewik jest w połowie najtrudniejszego etapu swojego życia na razie. I prawdopodobnie w ogóle najtrudniejszego chyba etapu życia, bo później nikt cię nie będzie egzaminował już z takich rzeczy. Więc za dwa dni o tej porze the following będzie już tylko lepiej. Tak, za dwa dni o tej porze Sewik będzie, od ostatniego pisania to Sewikowi minęły 3-4 godziny? Jakoś tak. I za dwa dni o tej porze będziesz leżał rozwalony jak żaba na liściu i wypoczywał. Yes. Z pełną satysfakcją. Yes. Kurwa, czekam na ten moment najbardziej. Nawet nie na majówkę, Samychy nienawidzi nas. Potwierdzam. Na majówkę w tak zwanej dłuższej perspektywie. Dłuższa perspektywa in question to jakieś kurwa 4 dni później. W moim obecnym położeniu 4 dni to długo. Tak, ja wiem. Ach, hek. Dobrze, dwa dni jesz. Mate. Te dwa dni. Jutro byle się nie posypać. Nie, no spokojnie. Naprawdę, w chuj dużą częścią tego egzaminu jest mental, żeby się po prostu kurwa nie posypał. Tak, żeby nie wpaść w to, że dostajesz kazus i o mój Boże, co ja mam napisać, nie? Żeby w to nie wpaść. Ja mam dobrą, sprawdzoną metodę, czyli wypisać wszystkie rzeczy formalne najpierw i to mi tak kurwa pomaga. Bo to ma sens. A propos pospania się, ja mam nadzieję, że się nie posypię, bo mam wrażenie, że coś mi delikatnie odkłada. Ćpaj witaminki przez ten tydzień. Sobie terafu? O tak, będzie ćpany terafu. Sobie i nam! Yes. Coś... W zasadzie, biorąc pod uwagę, jaką metodę ty stosujesz do rozwiązywania tych rzeczy, to mam wrażenie, że ty sobie sporządzasz swego rodzaju wzór pisma, pisząc te elementy formalne i to jest game changer. I potem nawet jeżeli coś mi się w trakcie pisania zmieni,
No. To jest nieistotne, bo ja to mam, ja to już tak, widzę. Zerkasz na listę, no i... Tak, ja sobie nie zapomnę już, żeby to uwzględnić. Tak, uziemiasz się tym, że masz z miejsca, wiesz, konkrety do schemat pisma, nie? Nie wiem, czy... Jak nie wiem, czy będę zaskarżał w całości, czy w części, to sobie zrobię taki brakecik i piszę w całości slash w części. Potem sobie... Tak, robisz grafik, że... Tak. Grafik w sensie mały graf, nie, że grafik, że rozpiskę. Tylko, że zapisujesz sobie na liście zaskarżenie i zakładam, że bierzesz kreseczki w jedną stronę w całości, w drugiej, w drugą, że w części. I want a fucking day. Jutro o Boże. Od razu będzie data, nazwa umowy, kondycje tak. I podpisy i załączniki. O. Yes. I potem można banglać. Mówiłeś, że 6 godzin na zrobienie od zera takiej umowy to jest mało? Ja mam wrażenie, że... Że to nie jest mało, ale to nie jest dużo. O, to miałem na myśli. Że to nie jest może mało, ale to na pewno nie jest dużo. To nie jest jakoś turbo dużo czasu, moim zdaniem. Inna sprawa, że ja też mam, mówię, 4 lata praktyki mniej niż ty, więc... Nie jest turbo dużo, z drugiej strony... Nie wiem, ja... Prawdopodobnie pewne będę chciał sobie złożyć po prostu elementy, które mnie, wiesz, tak wprost, o których wprost mówi zadanie i potem będę myślał o tym, czy coś chcę do tego dodawać. Mhm. Jasne, ma sens. Ma sens. Fajnie, że masz plan na to zawczasu, jeszcze zanim wejdziesz. To jest... Nie, no trzeba. Trzeba, bo... To jest coś, w czym ja jestem okropny na przykład i będę musiał się tego nauczyć, jak będę sam podchodził. Nie jesteś. Za dużo po prostu tracisz, daj Boże, że coś ci się pojebie w trakcie, jak to robisz i potem zaczynasz wątpić we wszystko, co piszesz, nie? Yep. A tak jak masz plan, to możesz, tak jak mówiłeś, osadzić, co, uziemić. Tak, uziemić się. Yes. To jest coś, w czym ja jestem okropny i będę musiał się tego nauczyć. O mnie trafiło. Ja jestem tragiczny w planowaniu sobie pracy, wypowiedzi, czegokolwiek. Ja zazwyczaj radzę sobie ze wszystkim na full spontanie i jakoś mi to na razie wychodzi, no ale dobra passa kiedyś się skończy. A już się nie nędzę tego bossa, holy shit. Yep, oni są paskudni. Zwłaszcza w takich ciasnych lokacjach jak ta? No to jest też kwestia tego, co ja przerabiałem na tych... Dzięki temu, że przerabiałem te kursy, to też dzięki temu mogłem właśnie ogarnąć, że co mi się przyda zawczasu przygotować. No, to będzie... A propos rzeczy, które zawczasu trzeba sobie przygotować, to jest mi tak kurwa żal kasy, którą wydałem na to życzenie. Naprawdę? Może się okaże, że jeszcze będą ci potrzebne. Będę ładnie wyglądać na półce. Będziesz miał... Tak, zrobisz sobie półeczkę jako... Tak, wiesz... gablotka Remember Where You Came From. Ale... To będzie fajne. Stanowiska z Lexem Legalisem są przez 90% egzaminu wolne i można sobie drukować. Nice! To jest super. O, Blizz, nice. Dobierz go. Dobiję go? Let's go! Nice. Go. Yes. Let's fucking go. To było za bliskie. Złote. Wszystko wykalkulowane, nie wiem, o czym mówisz. Cześć, Godwin. Co tam, mordo? Co tam, mordo? Literalne, co tam, mordo? Czy ja tu coś zostawiłem? Chyba nie... Nie widzę nic. Czy tutaj na górze coś było? Wolę sprawdzić. Wydaje mi się, że nie, ale wolę sprawdzić. Nie, wyjdzie mi to z głowy. A propos fajnych minigierek, tak, była z początku. Ale mnie korci, żeby zagrać w oryginalną siódemkę. Jak wrócę z majówki, to pewnie zagram w oryginalną siódemkę. Ja się zastanawiałem, czy nie przypomnę sobie siódemki, ale mam wrażenie, że pożałuję, jak tylko spróbuję. Bo się okaże. Oczywiście, to jest łatwe. Będziesz miał grę z soundtrackiem, który jak w całości jest na poziomie... Będę miał grę z dużo gorszym soundtrackiem. Niezaprzeczalnie. Chociaż biorąc pod uwagę niektóre pominięcia... B
będzie w kopium, będzie w części trzeciej kopium. Stan poszlak, nieistniejący. Podoba mi się, że jak pisałeś mi o tym konkretnym utworze, to mieliśmy dokładnie tę samą reakcję. A propos utworów końcowych i pominięć z nimi związanych, nie chcę mówić na głos, bo mogą być zainteresowani na czacie. A to jest... jest to spoiler. Jest to niezaprzeczalny spoiler. To nie podlega dyskusji. Co ty gadasz? Jeszcze nie powiesz, spoilerem jest to, że Alice umiera w 700? Jest to swego rodzaju spoiler. Którego nikt nigdy wcześniej nie znał? Tak. Dobra, jak się walczy z Godzikiem, jeżeli się nie jest zasięgową postacią? Prosto. Co łatwiej. Nie. Czy próbowałeś zaksięgować Godzika? Ja wiem, że Roxling go mymuje, ale... Znaczy właśnie Godrick zawsze był tym łatwiejszym bossem ze Stormblade dla mnie. I turned myself into a dragon, tarnished. I'm Godrick. A wolę ten ataki, jak jestem bliżej niego. Godrick ma całkiem telegrafowane ataki, jednocześnie to nie są jakieś chamskie fake-outy w większości. Mm-hmm. Uwielbiam muzykę z tej walki. Pierwsza faza jest tak dowolna. 3, 4, 5. Tak idealnie fucked up i taka poposzywana z różnych dziwacznych kawałków głosów i tak dalej. Strasznie to lubię. Czy kolega panu jakieś widować, nie? No dobrze. No dobrze. No, no, no. Ow. To ma zbyt optymistyczne? O Jezu. To było bardzo optymistyczne. Ten atak jest bardzo prosty do unikania. On tak. Wygląda na trudny, ale tak. On jest banalny wręcz. O. Muszę odejść. And destroy! Bomb clap the sound of my chicks. No dobrze. Zaraz będzie autystyczne skrecze. Nie pomijaj. No dobrze. Scenka, ta cutscenka jest dowolona. Coś tam. Yeah. Coś tam nic wiedzia przysługę. Taka scenka jest tak dobra. Voice acting w tej grze swoją drogą. Fucking banger. Absolutely insane. Potwierdzam. A propos, słyszałem od Marcina, że voice acting w Eudon jest... Jest. Różnej jakości. Okej. Mówił, że część postaci po angielsku brzmi dobrze, część paskudnie. A po japońsku wszystkie brzmią monotonnie? Tak, no co, jak każda japońska gra. Przemiły ty to? Nie no, nie hejce. Nie hejce, ale? Taka scenka jest tak surowa. Jezus. Ale już paskudnie się złapałem. To cię wrzuca w fixed pozycję. Zawsze tak zaczynasz. Wiesz co, bardziej chodzi mi o to, że... O Boże. Bardziej chodziło mi o to, że zostałem złapany w połowie ataku. A. Bo atak mi się zachował jeszcze. A, ojej, w ten sposób. Tak serio to nie hejcę tego, że... Uważam, że japońskie dubbingi, szczególnie kobiet, brzmią zbyt podobnie zazwyczaj. Często tak ja jest, nie zaprzeczę. Ale na przykład Trilange miało tak, że praktycznie paradoksalnie najgorzej zdubbingowaną postacią, nie wiem czy ja ci o tym mówiłem, wiesz kto jest najgorzej zdubbingowaną postacią w tym? Tak, Serenoa. Serenoa jest absolutnie najgorszy, jeżeli o angielski dubbing chodzi. Tragiczny. Jest, kurwa, tragiczny. Au.
A pozostałe postacie, nawet te główne, actually są zupełnie w porządku. Nie wiem, Benedict jest bardzo w porządku. Ja przegram tę walkę, by the way. No, wygrasz. Frederica jest świetnie zdobiona, w sensie ma, jest dobra, ze świetnymi highlightami. Naprawdę, naprawdę lubię ten speed dubbing Silvangę poza paradoksalnie protagonistą, który jest tak drewniany, jak tylko może być. Jezu, aż mnie ta kosa, znaczy nie kosa, tylko ten łeb smoka trafia. No. Nice. Kurda. Myślałem, że on jest zagadowany po blidzie. Piękne. Nice? Fucking dice immediately. Znaczy to wygląda, jakby on powinien być zagadowany po blidzie. Tak. To się blid nie zawsze stageruje. Zawsze stageruje. Blid wytrąca malenie z Waterfalla. Malenie wytrąca z Waterfalla, zanim go użyje, to blid. W sensie chodzi ci o to, jak ona go ładuje. Tak. No to ją wytrąca spojrzenie na nią krzywo z tego. Nie. Jak rzucisz... Rzucenie w nią, kurwa, z bankiem ją z tego wytrąca, mate. Kurwa, frostującym to najwyżej, który nakłada jej frostbite'a. Nie zamożesz frostbite'a jednym rzutem. No, możesz. No. Oczywiście, że tak. Serio? No way. Z banki są silne, tylko ludzie ich nie używają. Znaczy, ja... Ja nie przeczę, że są silne, ale wydaje mi się, że jeden nie nałoży frostbite. Aczkolwiek mogę kłamać, bo nigdy tego nie robiłem, ale... Nie umiem z nim walczyć w melee. I nie podoba mi się to. Siliłem się na jakiś żart z tym, że mógłbyś zmienić soundtrack na soundtrack z faktycznej gry, ale... Innego? Nie, że mili, że wiesz, że słuchasz soundtracku z Dilijek. Ale nie przyszło mi nic na tyle wartościowego do głowy. Need to workshop that one. Co chciałem powiedzieć jakieś 3 sekundy przed tym, jak użyłeś fizyka? A? Że zachowałbym sobie fizyka na drugą fazę. No, zużyłbym. Daj, the drink. Mniej więcej. Bonk. Olala. Ua. Ua. Oczywiście. Ja bym tak zacznę się dodawać rzeczy w lewo. Myślicie, że gdyby w Elden Ringu istniał status sickness, to przeciwnicy nakładający go robiliby ua-a-a-a? Czy postać by robiła po nałożeniu tego statusu na siebie? Nawiązanie do Disturbed i do Down with the Sickness, gdzie wokalista Disturbed we wstępie robi takie głupawe Strasznie zabawny moment muzyczny. To jest tak, że zaczyna się riff z intro, wszystko cichnie na sekundę i takie... Ua-a-a-a. Tak, to wraca, to krąży dookoła ciebie. Zapomniałem kompletnie. Aha, zajebiście. Zbin. Ja powiem ci, Titanosa pamiętam ze swojego przejścia na sto, bo to było w chuj dawno temu. Pamiętam, że to była fajna grada. To nie umiem tego ataku unikać nigdy. Dobrze. Unikasz w stronę łba. No, jest no! Ja mam wrażenie, że dużo godrikowych ataków polega na tym, że trzymasz się łba i unikasz w jego stronę. No bo to jasne, tak. To nie jest bajcet, kurwy synu. Tak jak z Tomb Knightem. Że unikasz w stronę większego miecza, paradoksalnie. Mhm. To ma sens, ale to jest nieintuicyjne, jak nie wiesz, jak działają mechaniki. Bo jak o tym pomyślisz, no to chcesz jak najszybciej przerolować przez najbardziej zagrażającą ci rzecz. Ale
ludzie, którzy są początkującymi, szczególnie w serię Souls i podobne, i nie pomyślą, że ej, chcesz zbliżać się do dosłownie największej rzeczy na tym ekranie. Znaczy ogólnie zazwyczaj jest tak, że chcesz celować w stronę ataku, w sensie w stronę, z której wychodzi atak. Tak. A biorąc pod uwagę, co jeden z was zna też jeszcze inną metodę? Circus Safe Ride. To jest przerażające, jak bardzo Circle Strafing cheezuje dosłownie połowę gry. Jeszcze najlepiej, jak masz tarczę, to już w ogóle. A propos... Rotten ma dosłownie kilkunasto, jeżeli nie kilkudziesięciosekundowe okienka, jeżeli go strafujesz. Dobra, idę robić najgłupszą rzecz w historii. Don't mind me. Oho. Czas się przebiec. Dokąd? Przez wszystkie kusze w okolicy, a co? Yes. Chcę iść po tego, po Wielką Lunę. Mhm. Nie, tylko czekaj, kiedy się tam szło i dlaczego... O, ja pierdolę. Dobra, ja idę otworzyć piwerko drugie, bryby. Dobra. O, zaczyna się. Zastanawiam się, czy może nie ma jakiegoś bezpieczniejszego sposobu, żebyś tam dostać. Ale chyba nie. Ja z jakiegoś powodu zawsze, jak słyszę Dust, to myślę Dust Falls. Znaczy, nie no... To jest zrozumiałe, bo... Waldek był... Był. No był częścią tego kanału na początku. Ale dosyć szybko przestał nią być. Już w okresie streamerskim jego w ogóle nie było. To? Znaczy... W sumie dziwnie to brzmi, że szybko, bo to też nie było tak, że to było jakoś bardzo szybko. Właśnie to tak z perspektywy... Z perspektywy tego, że Serwalion istnieje praktycznie 15 lat jako tako. Istniał. No i wciąż istnieje znaczy duchowo. Kanał istnieje i... Duchowo wciąż istnieje. Tak. Z tamtą bestią mi się nie chce na razie użyć, bo to jest zbyt wpływające. Dechujnictwo oczywiście wiedzę. O, że to nie jest tak, że wiesz, każdy kto interaguje z jakimś bytem internetowym musi znać jego całą historię od samego początku. No. Bo myślę, że jeżeli chodzi o Sevalion TV, to nikt nie znałby dokładnie całej historii od początku. Ze wszystkim, co się działo po drodze. A jeżeli zna, to może nie pamiętać. Cześć, to ja. Cześć, to ja! Powróciłem. No. Nie pamiętam wszystkich, którzy się przewinęli przez Sevalion TV. To podejrzewam, zamiast tego, że mieliśmy jakieś dwóch czy trzech kompletnych randomków, to wydaje mi się, że dosłownie nikt może nie pamiętać. Był ten koleś, który robił recenzję Battlefielda. Wystarczy? Nice. Prawda, trochę niefortunnie z tym ogniem, ale to jest fajne. Zresztą ja nigdy nie był SVTV affiliated. Yep. Był na turnieju z tego. Tak. I chyba... Whiskas i Acetylen to jest ta sama osoba. I chyba wydaje mi się, że ja z Szyjeno i z Mikisem miałem jakieś wyścigi w kasowanie 3. Ale nie pamiętam, czy do tego... Nie pamiętam, czy do tego w końcu doszło, czy to było A w planach. No. Więc był ten koleś, który zrobił recenzję do Battlefielda. Był taki koleś, który nam... na pewno kilka osób, które nam podesłało filmiki, żebyśmy mogli je kurwa ocenić, czy się nadają. No tak, jesteśmy idealną osobą. Tak, jesteśmy jedną łącznie osobą. Jest, no w końcu Sevalion, tak? Nawet się nie chcę chyba go dobijać. Yes. Po prostu go tak ciachnę. Mam ryżowe piwerko. Zobaczymy, co to jest warte. Ryżowe? Tak. Welcome to the rice fields, motherfucker. Ja,
Ja kojarzę Shinę z powodu przeznaczenia motyw Veila. Tak, było tak. Losowe wstawianie przeznaczenia motyw Veila w każde możliwe miejsce. Za każdym razem, kiedy występuje słowo fate. Jest. Tak. Ale będzie piękna kapella na majówce. Tak. O baby. Ja jestem w miarę na świeżo, bo niedawno przychodziłem. Właśnie, przecież ja miałem zrobić listę na karaoke. Zrobię. Obiecuję. No mówię, Tate, spokojnie. Tak, nie ma nigdzie takiego wymogu, że wszystko trzeba. To jest bardziej, dla mnie to jest bardziej trivia. Drodzy, po pierwsze, drodzy kolegowie, po drugie, drogi czat, proszę was bardzo o jedną rzecz. Jak będziemy kończyć streama, przypomnijcie mi, że muszę iść zdjąć pranie. Okej. A ja po streamie powinienem wstawić pranie? Moje się suszy od wczoraj i już jestem po czasie oddania boksa na suszenie, ale oczywiście na wszelki wypadek, jakby coś nie wyschło, to mam to w dupie, że muszę go oddać. I oddam go przed paniem pewnie. Sety Mind, 23 Shin ma wziąć pranie. Nie no, nie tak późno. Znaczy powiedziałeś po streamie? A, doskonale. No dobrze. Zobaczmy, co jest warte ryżowe piwsko. Uwaga, I'm taking a sip. Sip. Całkiem dowolone one z tych. W chuj gorzkie, ale jest to dobre. Czy chcecie mi powiedzieć, że ja do tej pory zgadnąłem dosłownie zero narków? No dobrze. Najwyraźniej. W sumie narki chyba dopiero od tej. Od Liodni się zaczynają, mam wrażenie. No to daleko nie masz. Wiem, tylko to nie jest tak, że sam je jakoś pominąłem, tylko że po prostu ten. Jest, I mean, ma to sens. No tak, bo wcześniej trochę ciężko jest w normalny sposób pobić jakiegokolwiek bossa. Tak, chyba że robisz te śmieszne eksploity z mogiem, ale powodzenia w zbiciem moga na... Do moga? Do moga nie wejdziesz bez chodzenia do Liurni. A no tak, bo ten kościółek jest w Liurni. Ten, gdzie masz invade'a. Nie? Liurnia? Tam, gdzie Valet się pojawia. Liurnia to jedna z nielicznych lokacji, których się nie da skipnąć w tej grze. Tak. Czego się jeszcze nie da skipnąć? Poza Limgrave oczywiście. Aldus? Nie możesz chyba nie wejść do Altus, nie? Powinieneś móc nie wejść do Altus. No i Leyndell z oczywistych względów nie możesz. Wszystkiego po Leyndell. Mhm. Ale wydaje mi się, że Altus możesz skipnąć. Tak, Leyndell i wszystkiego po niej nie możesz skipnąć, to prawda. No bo żeby nie skłamać, możesz zrobić Godricka, możesz zrobić Renale. Mhm. Potem możesz... Możesz skipnąć Kaelid w sumie. Możesz kompletnie nie być w Kaelid? Tak mi się wydaje? Też mi się tak wydaje. No bo właśnie możesz popić Godricka i Renale. Czy da się progresować questy ani bez wchodzenia do Altus? Nie wiem, nie jestem pewien. Jakie pisko? Też lidlowskie, jakieś ryżowe. Jest podpisane Rice IPA. Nie da się, znaczy... Nie jestem pewien, czy jesteś w stanie odpalić Reda na jakikolwiek sposób bez wchodzenia do Altus. To jest mój główny problem. No, nie da się chyba. Bo dosłownie chyba się nie da. Bo wtedy mógłbyś się pójść przez Deeproot do tego. Przez Deeproot do Lindel. No tak, ale to jest kurwa pokręcona droga swoją drogą. Iść do tego, do Leyndell przez Deeproot Depths. Mate. I mean, jest to opcja i zawsze mnie denerwuje, że pomimo tego, że jest to opcja, to nie pozwala ci wejść bez pobicia dwóch bossów. Mhm. Tak mnie to denerwuje, bo robisz wszystko tak naprawdę jakoś w dziwne sposoby, czyli pokazujesz, że znasz tego na wylot.
Sorry, musisz pobić dwóch bossów. Spierdaj. Mhm. No, to, tak sobie teraz jeden moment. O nie, 10 rund. Nie jesteś mnie? Tak, nie to. Czarów nie chcemy. No dobrze, wiem, że tutaj są szkielety, z których się farmi kosę teoretycznie, ale ja już mam fajną kosę. Ano? Na fejfową kosę nie możesz chyba mieć lepszej? Raczej nie. I mean, zależnie od tego, jak Jasz od World lubisz, to pewnie możesz mieć lepszą. No i guess. Ale to jest takie wybrzydzanie imo trochę. W pierwszej kolejności po mapkę się wybierasz? Raczej tak. Based. Nie lubię zwiedzać lokacji nie mając mapy. Fajnie swoją drogą, że mimo tego, że nie masz odkrytej mapy lokacji, to widać, gdzie jest mapa. Aha, no bez tego to była tragedia. No, to jest świetne. I też o tyle dobrze widzisz przynajmniej jakiś tam obrys i główne drogi. Mhm. Beautiful. Czy tu będą jakieś piromancje? A chcesz używać? Jest to teoretycznie fake build, przypominam. No. Więc nie wykluczam, że albo jakieś ognistej speli, albo buffów bym poużywał. Okej. Okay. Fake ma o tyle fajnie, że przynajmniej w teorii może używać wszystkiego, to nie jest magią, chyba? W sensie... Flame break his kneecaps. W sensie, że dosłownie mam na myśli magiczny typ obrażeń. Tak, 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 tak. Wiem. No jakiś arcane'owych rzeczy, jeszcze nie wszystkich. Mhm. Ale to i tak lwią część możesz. To ja wiem, nie? To nie jest mojego dopadowania? Gra ci daje guard countery, come on. Mate! No dobrze. Cudowne. To nie jest mojego do parowania, zdecydowanie nie. Musiałbyś małą tarczkę wziąć chyba. Mała tarcza chyba ma tyle samo iframe'ów. Znaczy tych... Periframe'ów? Tak, tak, tak. Teoretycznie, jeżeli masz ciężką tarczę i nałożysz na nią Golden Pearl albo Kalian Retaliation, to masz tyle samo... A, no to tak, ale nie masz na tym Golden Pearl ani Kalian Retaliation. Na tym co mam, to nie. No właśnie. Nie tak, honey. Nerdżu. Yes. Nerdge. Sadge. Puta de madre. Nie mów tak. Czemu? No to nieładnie. Kto tak powiedział? Może to za wchodzą dialog. Nie mów tak. Czemu? To nieładnie. Estok. Bestok. Estok is the bestok. No dobrze. Mapa jest już za rogiem. Nie, to mój koń, ewidentnie. Torrent po prostu powiedział. Torrent niczym w Seamlessie. Po prostu się nie pojawia gigaszat. O, no, to ciekawe. Zaczynając zaskakująco dużo HP. Może jestem tak przyzwyczajony do tego, że ataki na koniu się ciągną przy ziemi, że jak nagle tego nie robiły. W sensie, to zależy od ciebie. Nie, to zależy od broni. Nie, to zależy od tego, ile je trzymasz. A? To zajebiste. No. To się nie ciągnie przy ziemi. Mocnego użyj. To jest mocny. To jest mocny, to użyj lekkiego. To był lekki, to jest mocny. Okej. Okay. To zależy od broni. Nie, okej, to masz rację. Czasem mi się zdarza. Nie, czasem mi się zdarza, ty zazwyczaj masz rację. Mi się czasem zdarza. No tak, na quizie to dopiero będzie czasem miałem rację. O, mate. Nie przypominaj mi, ja znowu, kurwa, będę miał meltdown za moment. Nie wiem, o co ci chodzi.
A czy chcesz porozmawiać o pytaniu z Acetalnej i Mesa? Nie. Nie chcę. Zapomniałem, że to jest rzeczą i dlatego... Nie. Zapomniałem, że to jest rzeczą dlatego, że jestem pogodzony z tym, że tego nie zgadnę. Na pewno to zgadniesz. No. To jest bardzo proste pytanie. To jest najgorsze. Mhm. Ja jestem bardzo ciekaw, czy to jest to pytanie, o którym myślę, że ono nie raczej jest. Na pewno. Jestem ciekaw swoją drogą, ile rzeczy nam się pokryje, bo ja nie byłem w ogóle kreatywny teraz, więc... Z muzycznego jest... spodziewam się, że bardzo dużo rzeczy się pokryje. Tak? Z muzycznego pewnie tak, ale z wiedzowego. Aby nie było czegoś z FF5. Na wiedzówce nie mam, na muzycznym mam 4 pytania. Mhm. O, masz 4 pytania z piątki? Mówiłem, że mam 4 z każdej gry. Tak, tak, wiem, ale to jest impressive. A, coś tam? Tu jest Aidon, tak. No dobrze. On po co pierwszą szatować tego pamiętam? Bo co, dużo. W sensie jak się złoży ten, jak się złoży ta kulka i jego jakiś ten inny atak, to potrafi cię to tapnąć, to prawda? Wydaje mi się, że Flame of the Fall God może dosłownie tapnąć na hita. No, może. Mam jeszcze? Tak, nie byłem pewien, czy to się tak nazywa, więc wolałem się nie zbłaźnić, ale tak. Myślałem, że się tak nazywa ten cosplay. A no właśnie. Jeden z legendarnych... Albo raczej jedna z legendarnych inkantacji. Tak. Bo to chyba jest inkantacja. Tak, inkantacja. 41 fave. Bardzo... deep lore żart, ale... Zostaniesz zbanowany za niego? Cieszę się, że załapałeś. Na te, że aż do Ameryki będziesz musiał wyjechać? Tak. Cieszę się, że się rozumiem. Nie przejmujcie się widzowie, to tylko nieśmieszne żarty z Ligi Legend. Tak, to żarty z Proligi. Na temat tego, że jeden gracz o niku Incarnation napisanym w ten sposób dostał bana i wykurwił do tego, do amerykańskiej ligi grać. I gra tam całkiem, całkiem dobrze. Całkiem w porządku, dosłowne top 3 regionu of all time. Na swojej pozycji, I guess. Na swojej pozycji to zależy, w jakie kryterium weźmiemy. Nie, bo ja uważam, że Jensen jest eye test wise porównywalny do Bierga. Przynajmniej porównywalny. Quiz robimy bardziej tak dla siebie. Dla siebie, czyli yes. Ja proponowałem streamowanie, ale jeżeli nie będzie chęci do strony wszelkiej, to ja absolutnie nie nalegam. Raczej nie. Także no. Też nie wszystkie nasze aktywności okołogrowe musimy streamować. Oczywiście. Ja przestajemy nawet się zaszami. Nie wiem, wybaczcie drodzy widzowie i ewentualnie wybaczcie wy, jeżeli mieliście takie pomysły, ale nie wiem, ja chciałem, żeby ta majówka była prywatą raczej. Aha. Nie, no jasne, ja nie mam absolutnie nic przeciwko temu. Ja takie mówię, też nie nalegam. No to tam. To jest rybka w te czy na zer. Nie no, słuchaj, Shane, właśnie malowałeś mi najlepszy pomysł na content, którego miałem się wybić. Już się nie lubię. Doskonale. Taki to jest właśnie kolega, widzicie. Dobrze, rozumiem. Zero presji i w ogóle. Mhm. O, to mnie na pojście, nice. W ogóle dalej męczy mnie autyzm, że mam 47 pytań, a nie 50. To wymyśl jeszcze jeszcze. Mhm. Bardzo proste. Po prostu próbowałeś po prostu wymyślić więcej? Mało, skilly się? Jest. Zazwyczaj ma 47, nie mogę, nie od ciebie. Muszę coś wymyślić. Dobra, chłopaki, ja się zbieram, bo czuję, że crashuję. Aha. Dobrze. Jest po prostu
jest pewnie taki absolutny energetyczny zjazd. No, zrozumiałem, maglują cię kurwa po 8 godzin dziennie, więc to nic dziwnego. Powodzenia jutro i wypocznij na spokojnie. Tak, wypoczywaj teraz i good fucking luck jutro, bo jutro najważniejszy dzień. Yes. Good fucking luck, mate. Dzięki. No, to trzymajcie się ciepło. Peace. Cześć. O, to. A czy to gdzieś nie było Space Springa? Chyba gdzieś dalej, bo jak już... Ja teraz tak gadam Sofikowi, bo mi się to kurwa wszystko jeszcze odległe wydaje, a ja za... Ile? Za 5 lat będę przechodził to samo. Yep. Dokładnie. W sensie prawie dokładnie, no bo ja radcowski, a Sofik adwokacki. Mm-hmm. No taki wydaje sobie zawód, że trzeba dalej. Tak, ja nie narzekam na to, ale tak wiesz, po prostu na razie sobie mówię o tym jako coś odległego, a takie to jest zaraz. Nie, aż tak za 5 lat to długo. Chociaż z drugiej strony... 5 lat to praktycznie całe studia, zauważ. No, ale z drugiej strony na przykład nie pamiętam kompletnie, kiedy mi zleciał czwarty rok studiów. Nie? Kompletnie. Zleciał strasznie szybko. Mhm. Ale to też kwestia tego, że ja się... Ja... To strasznie dziwnie zabrzmi. O, nie wiedziałem, że tu jest Patches. Jest tu Patches? Nie wiedziałem. Wow, holy fuck. Ja się paradoksalnie, poza tym, że miałem wtedy no, z oczywistych względów lekki mentalny zjazd, w czasach COVID-a. Mhm. Z tego właśnie względu, że po prostu ja mam mało znajomych na miejscu w moim rodzinnym mieście, a no, byłem jeszcze rok dłużej niż wszyscy, bo nasz wydział się zamknął na 2,5 roku, a nie na 1,5. O, czemu tak? Bo pani dzie... Nie mogę tego powiedzieć. Nie mogę. To było bliskie? Tak, to nie jest oficjalna informacja, więc nie mogę tego mówić. Rozumiem. Bo się... Nie mogę. Ale dość powiedzieć, że była to bardzo kontrowersyjna decyzja naszej pani dziekan, o której motywacji nie mogę powiedzieć, ale no, tak to wyglądało. To ja się te lata... Szczególnie jak zacząłem na siłkę chodzić, bo to mi czyściło strasznie mental i pomagało się uziemić właśnie w rzeczywistości. Aha. To mi strasznie szybko przeleciał ten okres COVID-a i po nim, do teraz w zasadzie. Właśnie wydaje mi się, że te COVID-owe lata to przed kim zleciały jakoś tak, że... Tak, 2022 dosłownie nie istniał. Tak, ale ja też dodatkowo się mega rozwinąłem osobiście przez ten czas. Ja zacząłem publikować, w sensie zacząłem nie publikować sam, tylko być publikowanym, co też jest większym flexem, mam wrażenie. Mhm. No każdy sam może założyć paja na Facebooku, ale nie każdego opublikuje legitna redakcja. No tak. Zacząłem być publikowany, zacząłem pisać więcej, zacząłem 100% gry bardziej przy okazji. Zrobiłem dużo rzeczy, które mnie bardzo cieszyły. No i przy okazji zrobiłem się jacked as fuck. Przez to, że byłem 6 dni w tygodniu przynajmniej na siłce. Aha. Przez 2,5 roku. No przez 2 lata, bo moja siłka była za 3 miesiące zamknięta. Nie no, to się na pewno bardzo cenię i szanuję, że byłeś w stanie zapracować nad sobą. Tak, nie traciłem czasu w ogóle w COVID-zie. Jak uznałem, że siedzę w domu przez 2,5 roku, to jakby fuck it, wycisnę kurwa z każdego dnia po prostu 110%. Mhm. Bo później nie będę miał na to czasu, więc to był. Uznałem, że to jest okres, w którym popracuję nad sobą najwięcej. Ważyłem trzycyfrową liczbę, co przy moim wzroście nie jest jakieś turbo złe, ale to był głównie tłuszcz, a teraz... I co mówisz? Nie wiesz, ale teraz ważę około, nie mam 9 z przodu chyba, ale ważę tam z 87 chyba,
Tylko że to już jest praktycznie zero tłuszczu. W sensie, no wiadomo, że body fat percentage zawsze jakiś jest, ale to jest tak, że tego nie widać. Nie widać, że ja mam tłuszcz na sobie. Ja wygrindowałem, kurwa, nieludzkie ilości czasu na siłce przez te 2,5 roku. Ja pierdolę. Ja nie wiem, jakoś do siłki nigdy nie potrafiłem się przekonać, tak jak jakieś ćwiczenia na rowerku czy coś, to jeszcze spoko, tak? Żeby pójść na siłkę, żeby coś w tym kierunku robić, nie potrafiłem. Myślisz, że ten? Myślisz, że na przykład jakiś workout buddy by ci pomógł? Czy nie mówię, nie mówię w kontekście, że zamierzam się przeprowadzić właśnie na Pomorze. Nie. Ale... nawet jakby ktoś na mnie zaciągał, to bym miał takie, nie lubię. Okej, po prostu. Jasne. Ja nie wiem, ja pokochałem po prostu. Ja kocham się ruszać w ogóle, ale... Nie, no ruszać się też, ale niekoniecznie wykonywać ćwiczenia. Jasne. Ja... To jest ta różnica, że... Wiesz co, to... Ale to jest ta różnica, że ja mogę sobie tam pojeździć na rowerku stacjonarnym, tak? No jasne. Mogę sobie pochodzić, tak? Ale tak, żeby po prostu jakieś ćwiczenia robić, żeby ten... Ja nie widzę w tym dla siebie jakichś zalet, tak? Jasne. Wiesz, zalety obiektywnie tam są, ale... Obiektywnie zalety tam są, dla mnie one nie są na tyle istotne, żebym chciał na tym poświęcać czas. Tak, rozumiem. Nie lubienie po prostu formy jakiejś ruszania się. Ja na przykład nienawidzę biegać, mimo tego, że jak chodzę na siłkę, to biegam codziennie. Aha. To nienawidzę tego robić, ale... To jest jedyne, to bieganie to było jedyne cardio / ćwiczenia na full spalanie, jakie robiłem przez te 2,5 roku i to mi wystarczyło w zupełności. Więc uznałem, że okej, zło konieczne, bo teraz na przykład jak chcę tylko trzymać formę, a nie jakoś mega chudnąć, bo nie mam z czego, to po prostu odpalam sobie, zamiast biegać, to odpalam sobie nachylenie na bieżni i chodzę pod górę, bo to spala porównywalną ilość, a nie ma tej męki, że schodzisz z bieżni, wylawszy z siebie 1,5 litra płynów. Aha. i tak dalej. Nie znoszę tego. Ale ja też, to też jest kwestia tego, moje kochanie siłki, to też jest kwestia tego, że ja trenowałem sztuki walki od 6 roku życia, dopóki mi kręgosłup nie pierdolnął. To trenowałem sztuki walki ile? 9 lat. No to swoje trwało, więc byłem przyzwyczajony do ruchu dosłownie od zerówki, do tego, że do regularnych ćwiczeń. Więc jak zacząłem chodzić na siłkę, to mi to wdrożyłem się z powrotem, wiesz, w tryb, zadanie, że mam codziennie poćwiczyć tyle i tyle. To było fajne. Rozciągać się do tej pory nienawidzę. Ja na przykład, jak wspomniałeś o bieganiu, to pamiętam, że jak byłem w liceum, to dużo biegałem. I jakoś nie miałem z tym problemu, nawet nie wiem, jakoś... Kiedyś zanim zacząłem biegać, to miałem takie, o mój Boże, bieganie, paskudztwo. Jak się w to wkręciłem, poznajomym i ułożyłeś taki plan treningowy z plus dietę, to ciężko mi było sobie wyobrazić, że nie pójdę danego dnia sobie pobiegać. No i super, wiesz, ja ten... Dopiero na mi to przeszło. Ja też miałem ten... wiesz, mój przyjaciel z uczelni ma znajomego dietetyka. W sensie jego rodzinka chyba ma jakiegoś bliskiego, znajomego, bardzo przyjaciela rodziny dietetyka. I on nam, z racji tego, że mamy podobną budowę ciała dosyć, to on nam ułożył plan ćwiczeń. I właśnie na tej podstawie też zacząłem chodzić na siłkę tak bardziej przykładając się do tego i że wiesz, że danego dnia to i tak dalej. I to było też fajne, to był game changer trochę. Że wiedziałem, po co idę danego dnia. No tak. Ja na przykład też bym nie potrafił pójść na siłkę, dlatego że no ja nie wiem, co się robi na siłkę, tak? Potrzebowałbym kogoś, kto by mi objaśnił lepiej. A i to jest bardzo dużo ćwiczeń, których ja nie lubię, albo nie mogę robić na przykład tego czy innego powodu, tak? No tak. Ja też na początku też nie wiedziałem kompletnie, o co chodzi na siłce przez pierwszy tydzień, dwa, trzy. I tak podchodziłem do tych sprzętów wszystkich, takie... Nie wiem.
Może to, może to. Ja pierdolę, to był najprzyjemniejszy smarak, jakiego zrobiłem w swoim życiu. Tak, bardzo gładziutko ci poszedł. Dosłownie zero magicznych ataków. Yep. Podskocz sobie do Jaina od razu. Nie zapomnij klucza podnieść. No właśnie planuję iść po ten klucz, tylko musiałem obrócić kamerę na tle, żeby zobaczyć, gdzie on jest. Tak. Nie wiem, jeżeli kiedyś jakimś niewiarygodnym zrządzeniem losu wylądujemy w tym samym mieście, to... Na siłkę mnie nie zaciągniesz. Mogę być twoim workout buddy. Nie, mówię, mnie na siłkę nie zaciągniesz. Pamiętaj, wszystko się zmienia w życiu. Być może, ale siłka... Pamiętaj, siłka i parkiet to dwa miejsca, które mnie nie zaciągniesz. Nie zamierzam ci ciągać na parkiet. Sam nie lubię. I całe kurwa szczęście. Ja jestem w ogóle popsuty pod tym względem. Ja mam problem, duży problem mam w tej kwestii, bo ja jednocześnie chciałbym, jestem popsuty, chciałbym umieć tańczyć, a jednocześnie jakiekolwiek próby nauki sprawiają, że mi tak kurwa ciśnienie skacze, mnie tak denerwuje po prostu. Ale masz na myśli jakieś takie ładne, eleganckie tańce, takie typowo, że wiesz, balowe, czy... Nie, absolutnie. Czy bardziej takie tańce, że idziesz na dyskotekę i robisz unga bunga? Nie, tego w ogóle nie toleruję, ale same jakiekolwiek próby tańczenia, wiem, że to strasznie dziwnie brzmi, ale jakiekolwiek próby tańczenia bardzo szybko zaczynają mnie denerwować i nie wiem, skąd się to bierze, bo jednocześnie chciałbym umieć tańczyć, ale nie jestem w stanie się nauczyć, bo dostaję piany, jak podejmuję próby. Strasznie dziwne uczucie, bo nie wiem, nie jestem w stanie opisać, dlaczego jest. Ale to... Tak, piękne. Nie zamierzam nikogo do niczego wzmuszać siłą, przekonywać, zaciągać i tak dalej. Ale pamiętaj, oferta stoi zawsze. Aha. Jasne, jeżeli kiedyś ktoś mi trzejdą, że siłka nie jest, pomysłem, to jasne, ale mówię. To nie jest coś... Plan ci jestem w stanie dopnąć z miejsca. Jakiś fajny. Nie, u mnie tak naprawdę nie jest problemem plan, że tak to ujmę, tylko trzymanie się go. Jasne. No tak, no wiadomo, każdemu jego porno, jak mówią, to co? Czemu ty umarłeś? Prawdopodobnie counter damage. Strasznie dziwne. What do you mean? Byłem w połowie oponenta. Tak, wiem, ale... A counter damage jest rzeczą i nie zdziwimy się, jakby Ashesy miały wyższy counter damage niż inne. Strasznie, Boże, ci jedno. Mam też Sosfila i nie jakoś super silną, nie jakiś super silny pancerz. Ta. Znaczy, ten Sword Seal. Znaczy, nie wziąłem tego pod uwagę. Znaczy Scar Seal, ale wiesz o co chodzi. Nie wziąłem tego pod uwagę. Mhm. Właśnie, przecież ja już go mogę wziąć. Mogę? Mogę. A byli dzisiaj go zajmować? Zaraz ci powiem. Ja rozumiem, że on jest wciąż... Jak już to bym zdjął raczej tego Fire Drake'a. Czy ja mogę zmienić? Mogę. To jest 8% redukcji w tej chwili. To jest dość dużo. Ja bym tego nie zdejmował. Bo czekaj, daj mi na to, że dostanę jakieś 400 obrażeń takich teraz. 8% to będzie 32 obrażeń. No. Ile ja mam HP? 800, bez tego mam... No chuja, nie zobaczę. Bez tego mam 709, to chyba jeszcze nie. Nie, ja bym nie zdejmował. Flame Drake'a możesz zdjąć, no. Boję, że od pewnego momentu to rzeczywiście tak, ma sens, jest. Ale to chyba jeszcze nie jest ten moment. Jest, masz rację. Ja pamiętam, taka propos bycia dzieciakiem i biegania. Pamiętam, że jak miałem 7 lat, to byłem absolutnie szybkim dzieciakiem, także wszyscy, jak tam nie patrzyli się, zapytali, czy mnie podmuch wiatr nie zwieje. Wiatr nie porwie. Ja miałem bardzo dziwaczne przygody z wagą, bo po prostu miałem sinusoidę dosłownie. W podstawówce miałem lekką nadwagę, no ale to wiadomo, chubby dzieciaki, normalna sprawa. W gimnazjum miałem kilkanaście kilo poniżej normalnej wagi. Aha. Co było... O Jezus. I to już nie był counter damage? No. Interesujące. Jakoś też chainował śmiesznie. Nie, ja byłem cudownym kucharkiem, ale potem ja się pochorowałem
kombinacja sterydów plus no tak. Siedzenia w domu przez parę miesięcy. Podoba, że słuchawki stają się pulchniutki? No wiadomo. W gimnazjum właśnie moja dziewczyna z czasów gimnazjum, pamiętam, jak przyszła do mnie kiedyś na WF, bo kończyłem WF-em tego dnia. I przyszła do mnie odebrać mnie z zajęć, że gdzieś chcieliśmy iść. I przebierałem się akurat w szatni. I ona pierwszy raz mnie wtedy widziała bez koszulki i była jak ja pierdolę, tobie się da policzyć żebra, jak ty stoisz normalnie. No. I tak, a ja takie, o kurwa, w tym momencie mi to wiesz, kliknęło, że ja jestem aż tak czuły. Jesus. Ten damage? To wiele wyjaśnia, jeżeli chodzi o to, dlaczego umierałem. Tak. W tamtym momencie mi to kliknęło, że ja jestem takie... Że ja byłem aż tak... aż tak chudy. Zresztą nawet nie powiem, że szczupły, ja byłem po prostu tak patyczakiem. Aha. Później w liceum było różnie bardzo, bo w liceum przytyłem dosyć sporo. Ale w sensie do normalnej wagi i pod koniec liceum zaczęło mi troszkę to rosnąć z normalnej wagi w górę, w sensie pierwszy rok studiów do połowy to było apogeum absolutnie mojej wagi i wstydziłem się patrzeć w lustro, ale to kwestia tego, że ja sobie stawiam zbyt wysokie wymagania zawsze, zdaję sobie z tego sprawę. Aha. Ale no, jak sobie w głowie sobie mówiłem, że jeżeli nie będę myślał, że wstydzę się patrzeć w lustro, to popadnę w to, że takie, ej, nie wstydzę się patrzeć w lustro, więc może być. Aha. Więc wolałem sobie zaniżyć samoocenę i podbić wymagania wobec siebie. Z jednej strony to dobrze, z drugiej strony wiem, że coś takiego potrafić przeradzać w jakieś anoreksje czy inne bulimie i to... O, oczywiście, że u mnie się przerodziło, w sensie nie w anoreksji ani bulimie, ale w różne inne zabawne rzeczy z tym związane, nieistotne. Zabawne. Tak. Bulimi. Mniej więcej. Nie w anoreksji ani... Czy bulimia to choroba polegająca na tym, że łatwiej cię bulić? Tak. To potem tak. Poniekąd. Czy ja mam jakieś zaklęcia, które mogę sobie wrzucić? Najpierw zamiast tego? O, baby. O tak. Ale wracając, to uznałem, że to był sposób. I później w połowie pierwszego roku studiów była apogeum właśnie mojego spierdolenia fizycznego. Uznałem, że tak być nie będzie i od tego czasu jestem całkiem... Nie powiem, że jestem jakoś turbo-jacked, ale jestem bardzo ładnie toned i się trzymam pewnej wagi powyżej. Nawet nie to, że wagi, tylko bardziej tego, jak wyglądam. I poniżej tego nie schodzę. No ja właśnie mam ten problem, że moje trzymanie się jest zdecydowanie na poziomie, na którym nie powinienem, tylko za wysoko. Mm. Bo gdzieś tam w głowie mam tak, że no póki jestem gdzieś koło 30, to jest okej. Okay. Ja wiem, że powinna być jakaś... Nie powiem, że połowa, ale spokojnie jest 20 kg można bez tego rzucić. A... Ile to masz wzrostu? 80. Ładnie. 83. No to powinieneś ważyć koło 8 dych. Ja bym chciał ważyć bliżej 60, ale wiem, że to jest niewykonalne. Blac! Za mało, zdecydowanie za mało. Oczywiście, że za mało, ale mówię co ja bym chciał, a nie jak powinno być. Mate, nie chcesz być kurwa patyczakiem, come on. Złota zasada, po drugiej stronie jest zawsze zieleni. W pewnym momencie to przestaje być zdrowe po prostu. Wiem, jakbyś zobaczył szóstkę z przodu, to jest za mało. W twoim wzroście. Znaczy... Przepraszam. Z góry przepraszam, to się za bardzo prosi. Nie mogę sobie odpuścić tej okazji. No. 69 było bardzo nice. Fair enough. Fair enough. Ale nie, poważnie mówiąc, jakbyś zobaczył szóstkę z przodu, to jest za mało dla ciebie zdecydowanie. No, jak kogoś, kto ma powyżej 1,80 m. Znaczy inaczej, jeżeli byłbym rzeczywiście szczupły bez jakiejkolwiek masy mięśniowej. No. Powiem ci bardzo zabawną anegdotkę.
w gimnazjum, kiedy byłem dosłownie podejrzewany o posiadanie anoreksji. Przez to, że miałem jakieś, nie wiem, właśnie kilkanaście kilo niedowagi. Miałem właśnie koło 1,83 m i ważyłem wtedy 52 kilo. No 50 to jest zupełnie inna sprawa. I to była tragedia. Jakby ludzie mnie poważnie podejrzewali, że nie wiem, że mnie rodzice głodzą, kurwa, i tak dalej. Nie, no, jakby... nie, no tak, ale no, też nie porównujmy 52 do 65 czy 70, tak no. No jasne, nie, no wiadomo, ale mówię, jakbyś ważył koło 75 z twoim wzrostem, to jest perfekcyjnie, dosłownie. Pewnie tak, to mówię, ja po prostu mam takie, że wolałbym ważyć mniej, bo nigdy tak nie miałem, tak? Mhm. Najwyżej byłbym kucharkiem, do którego każdy Sebastian... Dobra, przepraszam. Nie powinienem, ale to mi się tak przyjęło. Przepraszam, Sebastianie. Mate, what do you mean? Do którego każdy kolega, który lubi zapytać, czy ze mną wszystko w porządku, podchodzi i zapyta, czy wszystko w porządku i prawdopodobnie zatoczy się też o towary, które posiadam w danej chwili. Pokaż mi swoje towary. Czy mogę, nie? Każdy kibic LKS-u bądź widzewa. No tak, Łódź widzew. Nie dyskryminuję, hejca oba kluby. Znaczy, nie hejca klubów, hejca kibiców obu klubów. Może tak. Hejca kibiców to jest generalnie dobre podejście, jeżeli chodzi tak o piłkę nożną? A raczej hejca kiboli niż kibiców. O, to jest bardziej już dobrze uszczegółowione. Nie mam nic do kibiców, mam bardzo dużo do kiboli. A raczej oni mają do mnie, ale... To jest takie... Ale do kogo oni nie mają? Nie wiem o co ci chodzi. O, chyba to jest też ani ten. Ja zapomniałem, że to nie jest Mac. Mhm. No może. Czy ja... Nie, ja nie jestem dobrym graczem, pierdolę to. Nie paruj go. Nie. Niech on tu podejdzie. On dużo pijesz. On to zabokował. Tak ci widzę. Zabawnie to wygląda. To już zadaje trochę więcej. W dodatku... Mogę mu ten nałożyć Madness teoretycznie? Tak, szczególnie sobie. Jemu bardziej chyba. Tak, tak, jasne. Najlepiej to działa... O Boże. Najlepiej to działa na jakichś dużych przeciwników. Mhm. W ogóle te Storm type spele tak samo. Jop, o mój Boże, przecież te... Ogniste burze tak idiotycznie koszą smoki wszelkiej maści. Ogniste, błyskawice. Tak. Tym lightning spellem, jak się nazywa, lightning stun? Chyba ja. To wydaje mi się, że zabiję Elden Beast na dwa kasty. Właśnie chciałem powiedzieć, że ludzie Fire Gianta potrafią na dwa kasty zabić na przykład. To też. Czekaj, ja jestem tu, chcę zejść na dół, bo tutaj na górze, że już chyba nic więcej nie... to było niebezpieczne. Chyba nie. Mogę dojść coś napijanego. Mam wrażenie, że Sylwia ostatnio miała dokładnie samo. Chciałem powiedzieć właśnie, że Sylwia na trzeźwo nawet tak pisze, więc nie musisz się martwić. Będziemy wytykać ten jeden raz, kiedy komuś się zdarzyło. To jest to, co się dzieje dokładnie zawsze. U Sylwii to nie był jeden raz, ale uważam to za endearing trait, a nie za coś negatywnego. Ja nie mam wrażenia, że Sylwii się tak już bardzo często zdarza. Zdarzyło się na więcej niż jednym streamie, to na pewno. Ja mogę go... Nice. Możesz. To mi się wydaje. I możesz go zrepostować przy tym. Yes. Ale chyba blit konie wszedł, bo zastanawiałem się, czy zginie go z konia bez zabijania konia. O, patrzę na no i hełm. Ale nie jestem hełm. Nice. Nie mogę go nosić, prawda? Heavy load oczywiście, że nie. Znaczy mogę go nosić. Heavy load owo. To jest lepszy drip? To jest lepszy drip. Ogólnie hełmy z pióropuszami? Yes. Boże, jak Dark Souls 3 dodało hełmowi Ornsteina tą pióropusz. Ale to... O, baby. Ale to czekaj. To było... Jedynka nie miała. Znaczy... Nie, po prostu się zastanawiam, czy oni to w patchu dodawali, czy od samego początku było? Wydaje mi się, że w patchu. Też mi się wydaje, że od początku tego nie było. Tak mi się też wydaje. O Boże. Muszę spalić jedną rzecz.
Jaką? Bardzo prosto, tylko nie umiem wciskać tej kąta i EB. Okej, rozumiem. Rozumiem. On nie da trochę. Całkiem whelming obrażenia? Trochę tak. Liczę na coś więcej. Zresztą, to be fair, mam Sila na plus 0. Bawi mnie, że przyjęło się w kulturze internetu, że ten, że zamiast underwhelming ludzie mówią, że whelming po prostu, strasznie śmieszne. Jako przeciwieństwo overwhelming nie jest underwhelming, tylko po prostu whelming. Bawi mnie to bardziej niż powinno, nie wiem, wątpię. Swoją drogą, zerknąłeś na ten klip i kart, do co wysłałem dzisiaj? Wiesz co, mam awersję do klikania w rzeczy, które mają więcej niż 10 minut, znaczy więcej niż 5 minut, bo on ma poniżej 10, wiem. Tak, ma tam 9 ileś. Więc widziałem tylko, że bardzo mocno się z niego śmiałeś, ale jeszcze go nie widziałem. To zerknij, jest absolutnie kurwa przekomiczny. Dobra, fajnie. Ja jest to też kwestia tego, że ja jestem absolutnie Ricardo biased, bo jestem wielkim fanem Richarda Lewisa. Czy to nie... znowu babcia? Nie. Tak, to znowu babcia doskonale. O tak. Moja babcia uczy się obsługiwać telefon doskonale. Właśnie pamiętałem o tym i właśnie POV dałeś babci dalej babci telefon. O, babcia się uczy smartfona obsługiwać. Nie uważam, że to coś waga, tylko po prostu nie, no pewnie. Dzwoni losowo. Tak. Wracając, wiem, że to mój Ricardo bias, ale ja się dzisiaj poryczałem ze śmiechu wychodząc z pracy, oglądając ten klip. Jest kurwa fenomenalny. Ale to też mój go-to sposób na spędzanie dni w pracy, że... Właśnie chciałem powiedzieć, że to dobrze świadczy z tej pracy, że tak wykorzystujesz w niej czas? Tak, ja... Wiesz, jak ja siedzę 8 godzin w swoim pokoju i robię rzeczy, które pozwalają mi na słuchanie podcastów bądź muzyki, to właśnie spędzam bardzo dużo czasu na słuchaniu podcastów Richarda Lewisa. Nie mam na myśli tego stand-upera, tylko esportowego Richarda Lewisa. Gdyby ktoś chciał wyśledzić, to bardzo polecam. Jeśli niestety albo na szczęście Skibli to będzie kojarzyć tylko z Holobolo, więc... Nie wiem kurwa, co jest gorsze z tego duetu. Chciałbym wierzyć, że Skibli to jest gorsze. Nie no, zdecydowanie. Nie wiem o chuj z tym chodzi w ogóle, ale nie chcę wiedzieć. Ja wiem tylko, że to jakiś TikTok mam i też nie chcę więcej wiedzieć. Okej, doskonale. Czemu TikTok jest rzeczą? Bo ludzie nie mają kompletnie możliwości utrzymania uwagi na czymś dłużej niż 10 sekund? Znaczy, to bardziej jest produkt TikToka niż powód, dla którego TikTok istnieje. Nie powiedziałbym. Świetnie. Podobnie. Tak, doskonale nawet, że jakby... Nie powiedziałbym, że to samo... Powiedziałbym, że TikTok bardziej wykorzysta to, że ludzie na Instagramie oglądają jakieś story, na Facebooku jakieś krótkie rzeczy. Może. Może masz rację. I TikTok... korzystał z tej niszy, która była. Zastanawiam się, czemu TikTok jest rzeczą, kiedy wiedzą powszechną jest to, że to chiński psyop, ale to... Znaczy, ja może mam bardzo gorące zdanie na ten temat, ale... Gorące podejście. Ale nie uważam, żeby moje prywatne dane, takie jak moje zainteresowania, gdzie obecnie jestem i tak dalej, żeby one były na tyle dużo... Warto, żeby ich kradzież przez kogokolwiek była... Nie, ja nie mam na myśli, że kradzież danych. Ja bardziej mam na myśli, że... Bardziej mam na myśli, że jakby niszczenie attention spanu jest celem tego, nie? Celem istnienia TikToka. W tym sensie? To jest legitny chiński psyop, oni się z tym kurwa nie kryją. I lekko mnie, jak wiem, że z jednej strony ludzie powiedzą haha, teoria spisku, a z drugiej strony kurwa, to Chiny. Nie wiem, ja jakoś nie jestem w stanie myśleć aż tak abstrakcyjnie, że tak to mówimy. Ja to patrzę tak bardziej prostolinijnie.
że... Znaczy, oczywiście I don't give a fuck, nie używam, więc mam tu dupie, ale... Po prostu przeraża mnie, jak popularne się to stało, może tak. Aha. Przeraża mnie to. O, to jest dobre określenie, że przeraża mnie. Mnie trochę też, nie będę kłamał. Ale... no, ludzie lubią takie rzeczy i... No pewnie. Z drugiej strony jest to dla mnie na przykład jako dwudziestoparolatka w chuj korzystne, bo nie będzie miał kto przyjść wygryźć mnie na przykład z rynku pracy. Bo społeczeństwo niezaprzeczalnie jest co kurwa udowodnione głupieje. Więc nie jest to dla mnie jakiś tam pozytyw, aczkolwiek przeraża mnie, dokąd zmierza ludzkość. Ja jakoś starałem się tym nie zaszątać głowy, żeby się nie stosować niepotrzebnie. Ja tak samo, utylitarystycznie mam w to kompletnie wyjebane, bo na moim poletku jest mi dobrze, więc mam centralnie w chuju większość rzeczy dookoła mnie. Jestem skrajnie apolityczny, nie chodzę głosować, ale też nie narzekam, więc... Padło to w jakimś starym rapowym kawałku sprzed kilkunastu lat i nie pamiętam pod jakim tytułem, ale tam padła linijka, która mi zawsze dźwięczy w głowie, jak o tym mówię, że polityka może być dla ciebie ważną sprawą, ja nie głosuję, ale nie narzekam, więc mam prawo. I to jest dosłownie ja. Moim jedynym problemem jest to, że bardzo często to za mocne określenie, ale teraz na pewno mieliśmy sytuację, w której to, że nie głosowałeś, było efektywnie głosem w kierunku czegoś, co było bardzo niekorzystne i co mogło wpływać na osoby, które są tutaj bitwie, nawet jeżeli nie bezpośrednio na ciebie. Nie idźmy w tą stronę, bo pójdziemy za moment w to, że... Bo jak ty to określiłeś dokładnie? Powtórz. Że głosowanie, że nie głosowanie jest efektywnym głosem na coś niekorzystnego. Bo do tego się sprowadza moim zdaniem. No ja uważam, że w tych konkretnych ostatnich wyborach, które były, w sensie nie tych prezydenckich, bo teraz czy tam, jakie tam były. Znaczy ostatnie były samorządowe, poprzednie... Te były... samorządowe, nie prezydenckich. Poprzednie były... Tylko tych poprzednich. Uważam, że nie głosowałem dlatego, że uważam, że nie było dobre, nie było korzystnej opcji. Jak użyłeś słowa, że niekorzystne, uważam, że nie było korzystnej opcji. Dlatego nie poszedłem. Wiem, że są różne stopnie niekorzystności. Znaczy, i różne sfery niekorzystności. Co boję się tutaj przypomnieć, jak... Bo zasłyszałem jakieś takie pojedzonko odnośnie głosowania. Że głosowaniem jest jak z komunikacją miejską. Aha. Że to nie jest tak, że po prostu sobie nie pojedziesz, tylko wybierzesz tą opcję, która ci najbardziej odpowiada. Więc to nie jest tak, że idziesz głosować za jedną partią, która ci zawsze odpowiada kompletnie najbardziej w ogóle. Pojedziesz za tym, kto ci najmniej przeszkadza, że tak to ujmę. Tak, tak, jasne, oczywiście. Niezaprzeczalnie. Czekaj, bo mi Booking właśnie przysłał, że mi odrzucili kartę. O, doskonale. Więc pewnie nie zaktualizowałem daty. Czy kojarzysz, gdzie tutaj było ten? Bo tutaj były jakieś schody chyba, które były ukryte. Otworzyły. Nie wiem, czy tutaj. Wydaje mi się, że w tych scenariach też były. Wiem, że otworzyłeś sobie ścianę już do przejścia do... Tak. Że ścianę otworzyłem, to wiem, to pamiętam akurat. Czekaj, zapomniałem, że zmieniałem kartę w zeszłym roku w wakacje. Aha. I chyba nie, chyba jeszcze bukowałem wakacje w zeszłym roku na starą, a teraz muszę buknąć na nową. Aha. Więc muszę sobie przypisać manówkę. Nie, no tak jeszcze tylko kończąc temat, nie na ile będę się chciał tego odnieść, że ten rząd... Kontynuując. Tak, to będzie, o dobra, to są schody. To w naszym systemie głosowania masz tak, że jeżeli nie głosujesz, to efektywnie partia, która ma większość jest... O, ja pierdolę. Tak, zgadzam się. To jest...
Oczywiście, oczywiście. Czekaj. Bo chyba idę na was. Healujesz? Planuję, pewnie ty zdążę. A Urgent Heal działa dookoła, czy tylko na ciebie? Zapraszam. Chyba tylko na ciebie, ale nie jest, nie mogę być pewny. Na razie to jest za mało Urgent. O Jezu, gdybyś się nie wyleczył w tej sekundzie dokładnie, to byś umarł. No dobrze. A, kocham tych przeciwników. Nie wiem, czy dokończyłem, że w naszym systemie głosowania brak głosu jest głosem na tych, którzy mają większość efektywnie. Zgadzam się. Niezaprzeczalnie tak jest. I dlatego ludzie, którzy nie głosują, głosują efektywnie na rządzącą partię. Niezaprzeczalnie tak jest. I dlatego mam problem z niegłosującymi zazwyczaj. Jednocześnie nie mógłbym spojrzeć w lustro, gdybym zagłosował na dosłownie kogokolwiek. Czyli mówisz, że nie możesz sobie spojrzeć w lustro, bo efektywnie zagłosowałeś na partię rządzącą? Mniej więcej. Dobrze. W sensie, no, czuję się nieironicznie, dotarliśmy do momentu, w którym czuję się lepiej z tym, że się nie pojawiłem na wyborach, niż że zagłosowałem komukolwiek, nie? I mean, możesz zawsze spełnić obywatelski obowiązek i oddać pusty głos. To teoretycznie też jest głosem na partię rządzącą, ale to inna sprawa. No właśnie, efekt jest taki sam, więc w zasadzie po chuj wychodzić z domu. I tyle. Nie będę kontynuował jako taka, bo widzę po prostu, że mamy swoje przekonanie i nie będę... Tak. Jak agree to disagree. Absolutnie nie mam zamiaru przekonywać do swojej racji, wiadomo czy drugą stronę. Znaczy, inaczej, wiesz, w kwestii tych wyborów było wiadomo, że opcja i tak się zmieni, więc... uznałem, że fuck it, whatever. Kiedyś się nauczę, żeby nie dolewać do tyłu. Zaraz, kurde. Bardzo ładnie się przeklipował swoją drogą na pozycję. No, tak jak mówisz, możemy mieć swoje przekonania i możemy agree to disagree. Aha. That's it. Ja się cieszę, że mam takie podejście, bo wiem, że na przykład moja siostra jest dużo bardziej agresywna, jeżeli chodzi o wyrażanie poglądów i próby przekonywania ludzi. Jeżeli kiedyś się pojawi opcja, przed którą nawet nie to, że będę się czuł dobrze z głosowaniem na nią, tylko nie będę się czuł źle z głosowaniem na nią, to bardzo chętnie wtedy pójdę na wybory. I will be there no matter what. Aha. Ale w momencie, kiedy z każdą opcją czułbym się źle, tylko zmienia się sfera, w której czuję się źle? Fuck off. No fucking way. To będzie ten atak? Nie. Wydaje mi się, że możesz mu na dupie siedzieć. Generalnie. Raczej. Zdążę? O, bardzo ładnie przytankowały ci akurat. To będzie ten atak. To jedno, jedno. Czy jestem wystarczająco głodny, żeby jeść kolację dzisiaj? Ja na pewno będę, ale to pasujemy. No, jadłem obiad dosyć późno, więc się zastanawiam. Gdzie ty jesteś? Tu jesteś. O Boże. Jadłem obiad około 16.30. Jezu, ale jeszcze mnie bije. Nienawidzę Revenantów, by the way. Nikt nie lubi. Mój obiad był bardzo sycący, więc nie wiem, czy zjem kolację dzisiaj. Najgorsze jest to, że one zdają się krwawić, ale jednocześnie bidaj mnie na łoże. U dwa! O Jezu, ale paskuda. Rajdujemy Lunę, a Luna simujecie? Odpaliła się przed chwilą ACAC. To możemy, tylko najpierw musi być koniec streama, co nie jest oczywiste. Znając siebie. A to poznania siebie przysięgam, nigdy się nie nauczę, gdzie jest to wejście, pomimo że byłem już im jakieś 3 razy. Mam do ciebie bardzo niebezpieczne pytanie. A czy do pierdola? Nie. Dla demy. Znaczy możemy zagrać, ale...
Ale nie chcę pić trzeciego piwa, prawda? Nie wiem. Napisałem już dzisiaj trochę, więc po streamie nie muszę już nic pisać dzisiaj. Więc moje pytanie brzmi, czy... Bo trzeźwieje i nie podoba mi się ten stan. Tak mi przykro. Zdaję sobie sprawę, że robię sobie personę alkoholika na tych streamach. Ja w ogóle piję mało alkoholu. Ja teraz kupiłem to piwo tylko i wyłącznie w ramach degustacji. Mhm. Bo byłem ciekaw, czy wiesz, czy znajdę sobie jakieś coś, żeby kupować na okazję jakieś na przykład. Na razie ta ryżówka jest całkiem dowolna. W sensie jest w chuj gorzka i to nie każdemu siądzie na pewno, ale jest całkiem dobra. No, ja jestem bardzo intensywnym hejterem gorzkich piw. Ty w ogóle nie przepadasz za piwem, nie? Prawda. No. Nie znalazłem piwa, o którym mogę powiedzieć, że je lubię. Ale przeszkadza ci... poczekaj, bo są różne rodzaje goryczy, nie? I czy bardziej ci przeszkadza ta goryczka połączona z kwasem? Takich na przykład... Raczej po prostu sama gorycz. Czy sama gorycz, okej. Okay, bo ja jestem wielkim orędownikiem, propagatorem, jakkolwiek chcesz to nazwać, ciemnych piw. Ale one są gorzkie same w sobie, więc jeżeli to ci przeszkadza, no to cię nie zarekomenduje ci niczego. A jeszcze pozwanie na Wittele Venantów, czy jej to jest. Jep. Nie wiem, czy nie chcesz sobie go na później zostawić. Jestem zbyt uparty. Rozumiem. Ja i moje 50 minut na Tri-Sentinelu po wyjściu z tutoriala. Ja chyba na dłużej spędzę na Sentinelu trochę. Ja pamiętam, jak Sewikowi pisałem, że najpierw to w ogóle ja miałem przeprawę z Elden Ringiem, bo tak, najpierw próbowałem go odpalić na Windowsie 7. Mhm. Nie wiedziałem, że DirectX-y wymaga wyższych. I jak zobaczyłem, jakie są wymogi, to się poryczałem, bo mi było tak przykro. Dosłownie spędziłem, wiesz, parę godzin próbowania na tym i po prostu... Zeszło ze mnie to wszystko i takie, well, nie pograsz sobie i tak łzy mi poleciały, actually łzy mi poleciały. Strasznie czekałem na tę grę. Następnego dnia wstałem o 7, mówię, fuck it, nie? Pierdolę, aktualizuję kompa do 10. Mam wyjebane. Mimo tego, że to było już po czasie, kiedy można było darmowo przejść z 7 na 10. Zrobiłem jakiś kurwa dziwaczny myk, nie wiem jak ja to zrobiłem. Odpaliłem sobie przywracanie systemu do najdalszego możliwego punktu. Więc zrobiłem kopię zapasową wszystkich danych, które miałem, dokumentów i tak dalej. Odpaliłem przywracanie systemu, także miałem to jakiś punkt parę miesięcy wcześniej i liczy. Przywróciłem sobie do tego punktu. Z tego momentu zrobiłem update na 10. Nie kazali mi płacić. Pozgrywałem, wiesz, wszystko co było potrzeba. I już po 3 dniach od premiery odpaliłem Elden Ring. Doskonale. I jak gadałem wtedy z moją byłą, byłem na rozmowie chyba przez telefon, nie Discordowej, z moją byłą i w momencie, kiedy usłyszałem muzykę z ekranu tytułowego, to po prostu wybuchłem płaczem, gadając z nią, tak fuck, my, jak strasznie mnie to jebnęło. Czyli nie pokaj na muzyce? Tak, ale tak jest... konieczny duet? Tak, ale tak jest, że to działa, po prostu, to działa, holy fuck. Pierdalaj. Wow, nice. I takie, wow, to działa, jakby poświęciłem 3 dni na to, żeby ta gra działała i ona faktycznie jakby działa. Strasznie mnie to uderzyło. To za mnie to... To był rapier. Chyba ja. Tak. Poryczałem się na ekranie tytułowym z Elden Ringa. Więc jak się domyślasz, ostatni boss, kiedy wszedłem do tej walki, zabił mnie w jakieś 10... W 10 sekund, bo słuchałeś 10 motywu? Tak, 10-15 sekund, bo po prostu nie byłem w stanie się skupić na niczym innym, tylko siedziałem z otwartą mordą i tak jakby zabij mnie, zasłużyłeś. Swoją drogą, chcę, żebyś wiedział, że faktycznie nigdy, podkreślam, nigdy, no.
nie przechodziłem legitnie przez te drzwi. W jakim sensie? Pokazałem przed chwilą w jakim. Wait. Okej. Okay. Rozumiem. Ja dopiero za jakimś trzecim przejściem się zorientowałem, że tutaj tak się powinno przejść, a nie... Może jest breakable ściana? Tak. Mhm. A propos. Kolego. Easy. Kurwa, co? O Boże, drogo. No dobrze. Wpierdol 15 tych małych run. Zaraz będę musiał chyba. A ja a propos, zaraz wracam. Aha. Na wszelki wypadek. Nie, w stanie zobaczę ile kosztuje ulepszenie tej kosy. Strengthen Armaments. Plus 3, czyli chyba rzeczywiście wpierdolę 15 małych run. To zobaczę. Mam plus 5, więc mogę wpierdolić 15 małych run. Ty. 15 małych run. Zjadłem jedną. Czyli jest. Nie crafting. Ile razy jeszcze zajmę jedną? Zobaczmy. Just selected number. Szybkie. Dziękuję. Nie róbmy tego na szybko i nagle wychodzi, co nie? Nie muszę peczes, muszę pozbyć. No dobrze. Mam całkiem silną kosę teraz. Nagle z plus 2 mi się plus 5 zabiła. Tylko jedna rzecz mnie niepokoi, bo pominąłem tutaj. Mapę. Potrzebuję mapy. Mapa chyba była bardziej na południu. Jeszcze pożałuję się, że pokoje rzucę schyłki na kawałki i stronkami. Czy ja wiem, czy pożałujesz? Jeżeli masz ciepło w pokoju, to raczej nie stanowi, czy na dworzu jest 0 czy 20 stopni. To bardziej kwestia tego, jak jest u ciebie w pokoju, bym powiedział. Ja zazwyczaj, jeżeli nie jest akurat lato, 20 parę stopni, to siedzę takich teraz, czyli długie spodnie, bluza. Nie wiem, jakoś... Hello. Jakoś bardzo komfortowo się czuję, kiedy mam zakryte ciało, generalnie. Właśnie, czyli w koszulce na krótkich rękach i krótkich spodenkach? No właśnie, Placek mówi to samo. Czy mapa była tutaj bardziej na południu, czy bardziej na północy? Bo mnie kurwi zaraz. Dobre pytanie. Chyba na północy, tylko jakoś bokiem znaki zapytania. Nie jestem pewien. Nie pomogę ci tutaj. Ja właśnie też nie jestem pewien, a jednocześnie problem jest tej natury, że na mapie mi tego nie pokazuje. Tak, pewnie pod chmurką którąś. Nie wiem. Also, jebać mnie. Podejrzewam, że jest przynajmniej jedna osoba, która chce. Niezaprzeczalnie, ale absolutnie mnie jebać dzisiaj. Co żeś zrobił? Poszedłeś po to trzecie piwa? No, rozumiem. Czekałem, czy zapytasz, bo wiesz, dosłownie trzymałem, wiesz, otwarcie puszki i takie, no zapytaj. Czekam na to. Chciałem zrobić audio gag. Ja może... Cóż to jest? Stoked Eldorado. Zobaczymy. Spróbuję się podjechać do Caria Manor, ale nie wydaje mi się, żeby podjazd do Caria Manor była mapa. Nie. Na 99% nie jest w drodze do Caria Manor. No raczej zostałbym zdewastowany, próbując to znaleźć. Zdewastowany. Piękne określenie. Swoją drogą, jak cię nie było, to ulepszone Psychosy na plus 5. Słusznie, bardzo dobrze. Jakbym się upadł, to mógłbym plus 6 zabić, ale musiałbym do Kairity, jeśli mi się nie chce. A niestety, jak wszyscy wiemy, Sombet 7 to absolutnie najgorsze Sombet do zgarniania w Seikrze. Nie istnieje gorsze Sombet do zgarniania niż 7, jeżeli też je zgarniesz szybko.
Zawsze mi się przypomina, a propos tego regionu, ten piękny mem, który chyba kiedyś, nie wiem czy go na doradztwie wysłałem, na pewno go wysłałem Sevikowi. Mam top 10 things to do in Kaelid. Number 1. Leave. Niezaprzeczalnie. Jak to jest być w Australii? Australia, tak. Chociaż nie ma tam pająków w wielkości koni, więc jest. To nie jest Australia. W Australii nie masz tak? Nie masz jakichś wielkich ramczek? Chyba nie. Australia to jest Sildora w DS2. Kadia ma nowy XDD? No w sumie racja. To jeszcze raz. Gdzie jest ta zajebana w dupę map? Nie wiem, sprawdzić ci? Nie. Ja kojarzę, że ona jest na tym zachodnim brzegu mapy, że tak to ujmę, tylko muszę... Też mi się tak wydaje, że jest blisko krawędzi mapy. Tylko właśnie muszę sobie przypomnieć, bo wydawało mi się, że ona była bardziej na północ, tak szczerze mówiąc. No, ja też nie kojarzę, żeby ona była przykryta chmurkami przy takim, wiesz, organicznym zwiedzaniu, nie? No właśnie, ja zawsze kojarzę, że ją widać. No, właśnie, to mam hold myśli. Hold up. To nie jest to chyba. Unless. In before to jest to. Tak, a nie może mnie tak celować. No, to nie może być to. Co? No. To zajebiście. No, but. No, dobrze. No dobrze. What do you mean? Nie może, mówisz? No dobrze. Kocham Elden Ringa. No, but... Dobra, z zachodniej części Liodni na pewno zostało mi jeszcze drzewo, pokrywać nie... Czy ja jadę do drzewa dołem, czy muszę górą jechać? Do drzewa Minor Earth 3. Do tego. Jest chyba Spirit Spring, tak to się nazywa? Aha. Spirit Spring. Jest chyba pozwalające ci wejść na górę. Powinno być, kojarzę, że jest. Powiem tak, na razie go tu nie widzę, ale wydaje mi się, że dało się tam dostać tak czy siak. Mhm. Ja się kojarzę, że jest jakiś sposób, żeby się tam dostać. Wydaje mi się, że mogę tutaj po prostu prawo odbić i będzie ok. Być może. Tak to wygląda. No serio, trochę jak lokacje co? No, trochę tak. Tak, dokładnie. Okej, muszę tutaj sprawdzić. Pożałuję, tego wiem. Tak, to bije ognista. Jak na to, że dwa tiki mu wsadziłeś za tyle obrażeń, to jest dosyć oczywiste, że jest na to podatny. Ja kiedyś muszę sobie zrobić Madness build. Ale actually chcę... Chociaż w sumie chciałem powiedzieć, że actually chcę zagrać magiem w tę grę. Ale mogę... Jedno nie wyklucza drugiego. Właśnie chciałem powiedzieć, że mogę zagrać po prostu pod inkantację, a nie pod sorceries. Znaczy też nie będę kłamał, że imo inkantacje, jeżeli chodzi o siłę ich... A ja bym to był wydał. Inkantacje, jeżeli chodzi o ich siłę, to zauważenie słabsze niż sorcery. Nie no, sorceries są broken. Już nawet nie mówię o rzeczach typu Kamehameha, ale... Ale to wiesz, jakby Terra Magica into Kamehameha jest rzeczą, więc... Nie na wszystko działa. No to oczywiście, ale nie samo to, że takiego Placidusaxa możesz po prostu usmażyć. Na Placidusaxa nawet Kamehameha nie jest najlepszą rzeczą, no? Paradoksalnie, wiesz co jest najlepszą rzeczą na Placidusaxa? Jego własny Ash of War? Znaczy, nie. Jego własna inkantacja? Nie. Ta śmieszna spiralka glintstone'owa to jest... Nie wiem jak ona się nazywa. Ale ona bije absolutnie mental ilości obrażeń, bo ona go multihituje i to tak wiesz, chyba co 3/4 sekundy mi się wydaje jest tick. A mam jedno proste pytanie. Czy też porozmawiałeś o naszym Cthulhu i Warty, który nazywa się Meteorite of Asdal?
Też, jasno. To Glintstone Spiral się chyba nazywa ten czar i on jest mental, mate. Tak samo kojarzę, że pestercy były bardzo silne? Mhm. Ludzie tym Elden Beasta robią. Mhm. Bo one też jakoś bardzo mocno multihitują. Yes. Swoją drogą chciałbym tylko zaznaczyć, że Elden Beast jest mimo moich gripów lekkich gameplayowych z tą walką, uważam, że Elden Beast jest fenomenalnym final bossem. Jakby manifestacja Great Evil w takiej kompletnie dziwacznej, nadprzyrodzonej formie jest cudowna. Uwielbiam to. Powiem tak, jako osoba, która gra w miarę blisko premiery... Ja wystartowałem grę 3 dni po premierze, więc też byłem w miarę blisko. No właśnie, nie pamiętam, czy ty się załapałeś już na znerfionego tego Elden Beasta, czy Wydaje mi się, że nie. Bo on bardzo mocno spierdalał praktycznie cały atak. Tak. Ale ja nie mam z tym problemu, honestly. W sensie... Problemem. Nie psuje mi to walki, ale uważam, że byłaby lepsza, gdyby dało się jeździć na koniu w tej walce. Znaczy, powiem tak, nie jest to jedyny smok, który to robi, więc I guess. Wiem, że Elden Beast to nie do końca smok, ale rozumiesz, o co mi chodzi. Tak. Nie wiem, ja uważam, że Elden Beast to świetny boss, którego od perfekcji powstrzymuje to, że nie da się jeździć na koniu. Ale gdybym miał złotówkę za każdego perfekcyjnego bossa w tej okolicy, prawie perfekcyjnego bossa, którego jedna rzecz powstrzymuje od perfekcji, to miałbym 2 złote, bo Orada go nie uważam tak samo. Że on jest od tego, żeby teleporty nie stagerowały, od perfekcji. Mam inne zdanie, ale... Wiem. Podejrzewam, że będę miał jeszcze okazję... Przynajmniej jakieś 50 razy o tym powiedzieć. To jest kwestia tego, że ty nie lubisz aftershocków jako konceptu, mam wrażenie. Kojarzysz, przy bardzo dużej ilości walk narzekasz na aftershocki. Czy wiesz co, to zależy, bo są na przykład takie aftershocki jak... Zajebisty Lokon. takie aftershocki jak na przykład te, które ma Crucible Knight i z nimi nie mam problemu za bardzo. Są takie aftershocki jak te, które ma Godfrey albo Hwaralu i one jako max są absolutnie katastrofalne, a jako Melas są znośne. Mhm. Są aftershocki takie jak Radagon, które wymagają od siebie frame perfect precision i są chujowe przez to imo? Nie wymagają frame perfect precision. Nie wiem, tyle razy... Wymagają zmiany kierunków roli w tej walce i to jest coś, co ja uwielbiam, ale to jest oczywiście też kwestia mojego biasu na korzyść Elden Ringa, ale znaczy, ja... Nie wiem, co masz na myśli, bo ja rolując w zonę Radagona wciąż nie byłem w stanie ten przerwać przez to nigdy. Jest... Nie wiem, jak w moich podejściach ja się rozprawiałem z Radagonem bardzo szybko i zazwyczaj wyglądało to właśnie tak, że do połowy paska HP unikałem w określoną stronę danego ataku, a jak wchodziły aftershocki, to musiałem się nauczyć, że roluję od tego momentu w inną stronę, która w pierwszej fazie by nie działała, ale działa teraz. To było coś, co mi się bardzo podobało. Nie tak wiem. Samo. Może mnie przekoczujesz, jak będą Radagone? Nie, możemy się różnić po prostu tak samo jak z tym, że wy nie lubicie tego, że boss zmienia ataki w kombosach, że kombosy mają element losowości. Ja to bardzo lubię. Znaczy to nie jest tak, że ja tego nie lubię, tylko nie lubię, kiedy boss przestaje mieć staminę, tak? Bo... No to oczywiście, no ale to nikt tego nie lubi. Bo ten, tak jak na przykład Młotko to mi 400-hitowe kombo, tak? Nie, no to ja tego też nie lubię, ale na przykład... Względnie też nie lubię tego, że malenia w drugiej fazie... Praktycznie też zdaje się nie mieć staminy bardzo często. Ja nie lubię tego, że Malenia nagina zasadę, że jej stagger nie zawsze wchodzi. W
w takiej samej sytuacji w jednym momencie jej wejdzie stagera, w drugim nie, i to jest, tego nie lubię. Mhm. Ale na przykład Sefik nie lubi tego, że przecież że ona przeplata ataki w kombosach w bardzo dziwne sposoby często, a ja to lubię. No i możemy się różnić, jakby fair enough. Ja jestem bardzo skrzywiony tym, że moje ostatnie podejście do Malenii było było postacią z tarczą do parowania. Ojej. I nawet jeżeli musisz się odparować 3 razy, to jeżeli ogarniesz ten timing, to ta walka staje się o niebo przyjemniejsza. To nie jest. Malenia nie ma trudnych timingów. Wiesz co, Sevik na przykład pamiętam, że mówił, że on nie potrafi w żadnej grze parować, jeżeli nie są to bossowie jak Gundy na przykład. Więc to może nie być kwestia timingów, tylko tego, że ktoś zwyczajnie może nie umieć parować. Ja nie lubię parować w DS3, a w Eldenie jakoś mi łatwiej szło parowanie, mam wrażenie. Mi najłatwiej szło w DS2, teraz jak o tym myślę? Mi najłatwiej w jedynce. W jedynce mam inny problem z parowaniem. Jaki? Jest względnie niewiele rzeczy, które chcesz parować. A, no to za oczywiste. Bo masz dosłownie jednego bossa, którego możesz parować. No i przeciwników. No tak, tylko rzadko którego przeciwnika i mu opłaca się parować. Dark Wraith, Silver Knight, Black Knight, czyli najgroźniejsi przeciwnicy w grze. Black Knightów i Silver Knightów jesteś w stanie spokojnie tylko safeować imo. Jesteś, ale i nie potrzebuj... Counterpoint, punkty stylu. Punkty stylu okej, ale przez to, że możesz ich tylko strajfować, nie nazywałbym też ich jakimiś specjalnie cudnymi. Nie, oczywiście. A nie, ja bardzo lubię parować Black Knightów. Pamiętam, że... Słuchaj, mam wrażenie, że robię wam i narażam się tym samym, ale że robię wam przekrojówkę przez moje byłe przez tego streama. Ale pamiętam, jak grałem w Soulsy z... Także moja baba kiedyś do mnie przyszła i oglądała, jak gram, bo chciała popatrzeć, co ja tam robię. I pamiętam, jak nierealnym flexem było to, że zrobiłem chyba za 4 takie sparowania z rzędu tego Black Knighta z halabardą na tym ataku, jak on, wiesz, ciągnie ją po ziemi i ją wyciąga, że ja wyłapałem ten timing. On jest dosyć trudny i robiłem to tak, wiesz, consistently, że po prostu pyk, 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 pyk bez żadnego problemu, i to pamiętam, że to był nierealny flex z mojej strony. I punkty stylu były zbierane na kilogramy. Tak, to są unlucky. Trochę. Ulala. Nie chciałbym umrzeć w najgłupszy możliwy sposób. Proszę. Au. O Jezu, blisko. Au. Input healing? Co to jest input healing? Stab. No dobra, weź. Proszę. Nice. I dzięki Bogu, że tego można bić, zanim zabijesz samony. No, są takie, co nie. Dostaje coś nagrody za bycie tak dobrym graczem? Dostałem. Ho-ho. Nie mogę o tym mówić. Ho-ho. Nie mogę o tym mówić. Aha. Ale... Aha, I get it, haha. Ale istotnie tak było. Potwierdzam, byłem graczem. Istotnie zadział się gaming. Mhm. Call me the new Genshin character, the way I'm gaming. Genshin? Czy ktoś powiedział Genshin? Morgacza? Morgacza? Wiesz, co jest najgorsze? No. Ja to wciąż mam zapisane. Wiem, czy tego używasz jako... Znaczy nie, mam to wrzucone dosłownie na tym, na synapsach. I to jest tylko kwestia... O Jezu. To jest kwestia wciśnięcia pokaż albo schowaj. Doskonałe. Tak się zastanawiam. Co my jeszcze w tej Liur nie mamy? W zachodniej części, jeżeli nie liczyć Karia Manor i...
może tutaj skacze? Nie wiem, czy możesz bez questa na nich. W sensie do tej części niżej, nie do tej części wyżej. A. Nie jestem na tyle pojebany, żeby iść się bić z endgame'owymi bossami na tym poziomie. Jakimi endgame'owymi? Moonlight Altar to praktycznie poziom Dragon Ballu, z tego co pamiętam. No, blood, no way. Musiałbym zobaczyć jak jakieś poradniki to... Ja pierdolę, trzeba tam nie chcecie. Wydaje mi się, że poradniki to traktuję jako poziom... Tak zwany sugerowany poziom 110. Gdzie... Astel to nie jest ten sam poziom co Dragon Ball. Ale ja nie mówię o Astelu. To o czym mówisz? Adula plus Tisza. No Tisz jest całkiem... Znaczy, wiem, że Alekto, ale wiesz o co chodzi. Tak, ale... Tak, też nie pamiętałem. Racja. Alekto. Masz rację. True. Za jak nie bawią mordy albinorików. Eat i go home? Mnie to bardziej bawi. Ta z bin. Dexterity, not crystal, tyle? O tak. Ten POV WF w gimnazjum. Miałeś tak zdolnych uczniów w gimnazjum, że robi flipy? Dużo ludzi umiało robić gwiazdę. Ja też umiałem w sumie. Powiem tak, ja bym sobie prędzej połamał ręce niż zrobił gwiazdę, mam wrażenie. No tak. Ja umiałem gwiazdę zrobić. Ale to też kwestia tego, że ja w szczycie formy, kiedy trenowałem w gimnazjum, to robiłem pompki na samych rękach, więc to jakby jestem niemiarodajny, raczej jestem outlierem niż odpowiednią grupą badawczą. Czy miałeś WFN? Co to ma do rzeczy? Dobra, a! Pytanie. Najgorsze jest to, że mam wrażenie, że nie jest to dokładnie to, czego się śmiejemy, ale... Nie wiem, co miałeś na myśli, ale skojarzyłem coś. Co skojarzyłeś? Nie mogę tego powiedzieć. Boję się. Nie robiłem pompek na Morning Woodzie. Nie, bardziej chciałem powiedzieć, że jeżeli miałeś WF rano, to że to by była gwiazda za ranna. O, fuck off. A mój żart był lepszy. Masz rację, ty po prostu bawiłeś się w camping, rozumiem. Co? Rozstawiałeś namiot. Da. Well done. Shinbet dużo rzeczy nie może powiedzieć, tak jak to, że Shinji w pracy testuje gry. Istotnie. Niezaprzeczalnie prawda. A więc są gry, które testowałem i o których mogę powiedzieć, że je testowałem? Tak, bo już wyszły i jesteś w kredytach. Tak, ale gry wyszły i nie jestem w kredytach, są bardzo szarą strefą, więc nie powinienem mówić, że na przykład testowałem. Bip! Jeszcze powiesz, że umiałeś robić pompki w powietrzu. Nie, ale mam zabawną trivię, znaczy zabawną, adekwatną do tematu trivię. Mój dziadek ma lat, o kurwa, 79 w tym roku. Mhm. I jest WF-istą z wykształcenia i z zawodu był przez, kurwa, ze 40 lat. I mój dziadek w wieku lat 79 mnie, wyćwiczonego faceta in his fucking prime, rozpierdoli na rękę do tej pory i on dalej napierdala pompki na samych rękach. Tak, bez opierania się nogami o ziemię. Znaczy, w sensie, że samymi stopami się opiera? Czy... Nie, że samymi dłońmi się opiera. Ciężko. Opiera się... Ciężko mi sobie jakoś wyobrazić wzrokiem, że tak powiemy. Nad linią pasa gdzieś mniej więcej umiejscowasz dłonie, żeby złapać równowagę. I mój dziadek jest w stanie spokojnie w wieku lat 79 pierdolnąć za 20 pompek w takiej formie. Mental. Znaczy po prostu próbuję sobie jakoś uwidocznić, jak to wygląda, że
Stopy w powietrzu trzymasz cały czas? Tak, stopy w powietrzu, ręce leciutko nad wysokością talii przy samym ciele. I tak, tak za 20 pompek jest w stanie zrobić w wieku lat 79. Fucking mental, mate. Znaczy trochę to widzę, ale jednocześnie nie wyobrażam sobie siebie robiącego czegoś podobnego. Ja też sobie siebie nie wyobrażam, a jestem całkiem wyćwiczony. A mój dziadek w wieku lat 79 robi takie rzeczy. To jest kurwa mental kompletnie. Dobrze, trzeba dokonać rzezi. Mhm. Absolutna inspiracja, jeżeli chodzi o fizyczne czas, rzeczy. Czas dokonać rzezi. Absolutna inspiracja. Doskonale. Based as fuck. Excuse me. Ale tak, w kwestii fizycznego rozwoju absolutna inspiracja. Ja szczerze mówiąc też nie widziałem, coś takiego istnieje, ale tak jak wcześniej już parę razy wspominałem, ja i ćwiczenie jesteśmy ze sobą bardzo tak, ech. Ja bym chciał dożyć 79, a co dopiero być w takiej formie w tym czasie. I know that. Obecnie 500 dużo, doskonale. Nie mam tyle run nawet, doskonale. Na szczęście tuż obok jest Bosidło. Mhm. To też perfumiści, którzy mnie zapierdolą. Perfumiści. No perfumerzy, co poradzę. No tak, wiem. Nie moja wina, że ich tak nazwałem. Czyli mógł być okres, kiedy strach byłoby w ogóle do ciebie podejść. Co masz na myśli? Au. Au! O Jezu, to cieje, bo. Yep. Kocham perfumistów. Na pewno. No dobrze. Swoją drogą, zanim pójdziemy grać po streamie, o ile pójdziemy. Aha. To będę musiał iść po dobranie. Tak, pamiętam. Dobrze. Położyłem sobie klucz na padzie od myszki, więc nie zapomnę. Mhm. O, ale ładne. Skąd to się wzięło? Nie wiem. Co robisz? Biję go. Czemu? Dostałem? Medalion dostałem. Czemu hejcisz? Trzeba dokonywać rzezi albinaureków tak samo jak każdy porządny farmer. Że jakim potworem byłeś? What do you mean? Właśnie też się dostałem, co tej pana myśli w tym momencie. Gubię się w zeznaniach. Zazdroszczę wkładu w siebie. Nie no, ja jestem... Jak w wakacje, po wakacjach będę in my prime, będę w mojej szczytowej formie, bo wrócę na siłkę od maja. I przy okazji, ja już teraz trzymam formę i trzymam wagę, więc jak wrócę na siłkę od maja, no to będę kurwa nie do zatrzymania. To było więcej kundli. Było. Oczywiście, ale ja jestem... Było. Czemu strach do mnie podejść? Ja jestem bardzo grzecznym chłopcem. Czemu? Dobry pies. Czemu? Tak. Zaraz się tepnie za ciebie. Ja do niego nawet dorzucić nie mogę. Zaskocz na dół. Nie wiem. Tak jakby ktoś puka. Słyszałem. Najgorsze jest to, że pewnie jak tam zaskoczę, to kolega natychmiast się zagryje. W sensie, bo tutaj Bosidło jest. Albo i nie. Runerk. Wiecie co, Jolo. Runerki są po to, żeby z nich korzystać. Gdzie ten pies? Gdzie ten mały? Dyżadłek? Ta? O, patrzcie, jednak potrafi. To by się spodziewał. To chyba wszystkie kontakty to były. Chodź, kolego. Omen killer.
Bonk, bonk. Bonk, bonk. Bonk. To było łatwe. To było dużo łatwiejsze niż powinno być. No dobra, talizman mam. Włosa pobiłem. Czy coś jeszcze mam w tej części? Tu na górę nie wejdziemy, bo to jest starszy quest. A, tutaj jeszcze jedne katakumby były. Chciałbym jedne katakumby zajść i chyba skończymy na dziś. Bo wiem, że Liur nie jest jeszcze dość dużo i musiałbym siedzieć do Bóg wie której, żeby zrobić w ogóle całą Liur, nie bez którejkolwiek dużej dungeonów. Powróciłem i dziewczyny z akademika pukały, bo robią akademikowy merch na Juvenalia. I nie było mnie tyle czasu, bo zapytałem o projekt i mi pokazały projekt i jest actually całkiem decent. W sensie nie wydam chyba na to hajsu, ale jest całkiem decent. Nie jest wystarczająco dobry, ale jest dobry. Zrozumiałe. Znaczy, po domu bym nosił taką koszulkę, więc w zależności od kosztu mogę się skusić. Chociaż biorąc pod uwagę, ile ja koszulek jeszcze kupię w tym roku. Kupujcie koszulki, kupujcie koszulki, kupujcie koszulki. Patrząc na koncerty, na które jadę. Merch akademikowy. Podobno? Tak, merch akademikowy, no. Robią u nas na Juvenalia koszulki. To była kopalnia. A w kopalni pamiętam, co było. To jest mnie zrozumieć często. Znam najmniej jedną taką osobę. I nie mam na myśli żadnej z osób, które są albo były na tej konfie. Nie, spokojnie, nie mam na myśli żadnego z was. Mam trochę na myśli siebie, jeżeli chodzi o wymowę i mam na myśli też... Mam na myśli też parę osób, które znam prywatnie, że tak powiem. Chciałem powiedzieć, że masz na myśli, mam wrażenie, że masz na myśli siebie czasem, bo wiem, że narzekasz na to, że czasem się łapiesz na tym, że wymawiasz coś niewyraźnie i jesteś tego świadomy. Znaczy, wiesz, to nawet nie jest kwestia, że ja się łapię na tym, tylko bardziej, wiesz, wprost jest mi zwracane uwagę na to, że ktoś mnie nie rozumie, tak? Ja nie zwracam uwagi na takie rzeczy, na przykład. Wiem, że nie zarzucasz mi tego, ale ja na przykład nie zwracam uwagi w ogóle na to, na przykład jak ktoś ma wadę wymowy czy coś, to nie uważam za bardzo nieeleganckie zwracanie uwagi na to. Bo tak długo jak jesteś w stanie zrozumieć, to nie powinno cię to w ogóle kurwa obchodzić. Właśnie. A jeżeli nie jesteś w stanie zrozumieć, to mówisz przepraszam jeszcze raz i wystarczy, nie? I tyle. Jakby nie kosztuje dużo niebycie chujem, powiedział człowiek, który jest chujem zawodowo praktycznie, ale to nic. Właśnie też dlatego chciałem kwestionować trochę. Kontekst bycia chujem też jest ważny. Jeżeli jesteś chujem wobec kogoś, kto sam jest chujem z własnego wyboru, spoko, fair game. Jeżeli wytykasz komuś coś, na co ktoś nie ma wpływu, you are fucking dead to me. Jeszcze to do zrozumienia, to ja często mam problem innej natury, jeżeli chodzi o zrozumienie. Że ja mówię coś, co mi się wydaje dla mnie oczywiste. A dla rozmówcy nie jest wiesz, oczywiste. Wiesz, co mi się przypomina? Tak? Jeżeli nie będziesz wcale w ogóle nigdy zero używania. Tak. Zrozumiałem, o co ci chodziło, ale strasznie komiczne jest to zdanie w izolacji. Moim takim standardowym przykładem na to, który zawsze powtarzam, jest to jak ten. Tutaj, co teraz, żeby nie skopać wywołanie statu. Boże, jak ja to mówiłem? Właśnie, czy ja się nie zatruję na śmierć? Nie mam bolusu doskonale. Bolusi. Zabawne słowo, bardzo. Czekaj, próbuję sobie przypomnieć, jak to było. Ogólnie rozmowa się tyczyła tego, że że coś tam dziewczyny mówiły, że coś tam makijaży i w ogóle, że ten.
że jak to one się tam malują, jak chcą sprawić komplement mojej znajomej, że ładne dziewczyny nie potrzebują makijażu. A? No i zostało to odebrane z pewnych niewyjaśnionych przyczyn dość negatywnie, biorąc pod uwagę, że była ta dziewczyna, która no, używała makijażu na to dzień. Okej, okay. Jesus. I... bardzo, bardzo taktowne. I wszyscy spojrzeli na mnie jak na absolutnego pojeba. Mate. No, ja powiem tak, ja intencje miałem dobre, tylko... Tak, ja wiem. Zgubiłem gdzieś... O Boże. Zgubiłem gdzieś... O ja pierdolę. O Jezu, what? I tyle. No dobra, mam jednocześnie pojedzone ich kadę tota, to może później tak? Tak, on włożył całą swoją rotusię w ten atak. No dobrze, to oznacza chyba, że muszę go wyścić. Być może, tylko nie stroli głowy przy tym. Dosłownie ich przenośni. Ja zabiję to tam, co w poprzednim był Fenegas? Albo nie? On ci to przepoizuje. Nie, nie przepoizuje, tak, akurat mi to bokowo. No tak, tak, tak. Jak już mówiłem. Ale nie wiem, wytykanie komuś rzeczy, na które nie ma wpływu, jest dla mnie kurwa obrzydliwe. No, beyond obrzydliwe. No ja nie mogę powiedzieć, że ja nie mam kompletnie wpływu na swoją wymowę, tak? Bo to nie jest tak, że... Nie masz wady wymowy, nie? Prawdopodobnie mam wadę wymowy. To nie stwierdzone, jak z wieloma innymi rzeczami. Inaczej. W czym masz wadę wymowy? Podaj mi przykład. Na pewno kiepsko mówię ty. I to jest coś, co dużo osób mi zwraca uwagę i swego czasu nawet było haha lovel, haha. Okej, okay, to możesz mieć, bo na przykład mam nadzieję, że nie. Moja ukochana nie będzie mi miała tego za złe. Few moments later. Możesz po prostu zawsze nie mówić. Albo podać inny przykład. To jest mega dobry przykład po prostu, że no są wady wymowy, które nie są legitnymi wadami wymowy, tylko jakimiś niedbałościami niewyćwiczonymi i tak dalej. I jest to całkowicie normalne. Jako ktoś, kto ma w rodzinie wielu pedagogów zajmujących się między innymi tym, jest to całkowicie normalne i wytykanie komuś czegoś takiego, mimo tego, że to nie jest stricte wada wymowy, jest kurwa obrzydliwe. No. Nie ulega wątpliwości. No ja po sobie wiem, że ja na przykład jestem w stanie mówić wyraźniej niż mówię normalnie, ale musiałbym się na tym aktywnie skupiać, tak? Tak, właśnie o to mi chodzi. Właśnie o to mi chodzi, że zapytałem cię dlatego, że jeżeli jesteś w stanie coś powiedzieć wyraźniej, to nie masz wady wymowy. Wada wymowy polega na tym zazwyczaj, że nie jesteś w stanie czegoś wymówić dobrze. No ja się jakby wiesz, ja się... consistently nie jesteś w stanie czegoś powtórzyć 50 razy na przykład poprawnie. No ja się naiwnie łudzę, że jak mówię jakieś takie rzeczy typu rower, to R jest na tyle słyszalne, że to nie jest dosłownie lovelek. Ja bym nie powiedział, że ty masz wadę wymowy. W sensie nie odczuwam tego rozmawiając z tobą. Mhm. Ale to tak samo rozmawiając z moją marzeczoną tego nie odczuwam. Natomiast wyłapuję czasem niedbałości w wymowie, które są korygowalne przez powtarzanie czegoś po prostu, przez faktyczne ćwiczenia tego, nie? Mm-hmm. Więc to jest całkowicie normalne, natomiast mimo tego, że to nie jest wada wymowy, czyli jest to coś, na co masz wpływ, wytykanie tego jest kurwa obrzydliwe. No tak samo ja zawsze mam... Strasznie nie lubię, kiedy... Jak ludzie nie mają do czego się przyczepić, to się przyczepiają do tego, jak ktoś wygląda. Yes. Jest to dla mnie bardzo niski poziom, jeżeli chodzi o cokolwiek tak naprawdę. Agreed. A jako, że przybywam na najlepszym portalu społecznościowym w historii, czyli ledit.com, to jest to bardzo częste, że... No tak. Jeżeli kogoś nie lubimy, ale dajmy na to, nie ma obecnie jakiejś pożywki, ej, spójrz jak się Wieśniacko ubrał, ej, spójrz jaki ma krzywy rej, spójrz jakie on ma bracia Bogdanów usta XD. Ja rozumiem takie rzeczy w kategorii banteru z ludźmi, z którymi jesteś mega blisko na przykład, nie? Aha.
Ja mam przyjaciela na wydziale, na roku, który ma mega odstające uszy i on sam sobie robi z tego polew, więc ja się na przykład nie czuję źle banterując z nim na ten temat, nie? Mhm. Natomiast jeżeli wiem, że ktoś, wiesz, wyraźnie jakby nie jest na tyle, nie wiem, insecure na tym punkcie, że nigdy nie zacznę banterować na ten temat z kimś, nie? Jeżeli ktoś rzuci jakby sam żart na ten temat, albo powie, że to jest okej, jakby fair game, jesteś moją ofiarą mojego banteru po wsze czasy. Ale jeżeli nie, to oczywiście nigdy tego nie zrobię jako pierwszy. Ale generalnie ja bardzo lubię w ogóle jakby banter style komentowania rzeczy i tak dalej. To jest moja ulubiona forma komentowania. Bardzo, bardzo to lubię. I... No tak, to znowu do modelu trzeba trafić na osobę, która akceptuje to. Tak, która is willing to give and it's willing to take. Bo to jest... Ja właśnie nie mam problemu z banterowaniem, nie wiem. Ja się ubieram w bardzo dziwaczny sposób i ludzie się potrafią do mnie tego przyczepić, natomiast ja... że przylgnęła do mnie łatka, że ja niezależnie od okoliczności, poza jakimiś wiadomo turboformalnymi momentami typu egzaminy i tak dalej, że wyglądam jak dealer z Miami z lat 80., ale mam w to wyjebane, ja to lubię. I jeżeli ktoś ze mną banteruje na ten temat, to jakby fair game, jak nie ma problemu. Ale nie jestem właśnie, bo o to chodzi, że ja nie jestem insecure na tym punkcie, nie mam, to nie jest tak, że ktoś się przyczepi mojego stylu i teraz o mój Boże, źle mi, bo coś tam jakby. Aha. Robię tak, lubię to i I don't give a fuck, co ktoś uważa na ten temat. Natomiast wiesz, jeżeli nie jestem pewien, że ktoś ma takie samo podejście do jakiejś cechy swojej, to nigdy w życiu nie zacznę banterować na ten temat. Same wymawianie mam problem, ale to wyłącznie przez nieśmiałość. Ciągle się stosuję, że korzystam z odpowiednich słów i przez to resetuję zdanie po dwóch, trzech słowach. To jest, mam wrażenie, wiesz, lekarstwo, to zabrzmi głupio i nie chcę, żebyś odebrał to jako, że chcę brzmieć condescending czy coś, ale to jest rzecz, którą się szlifuje tylko i wyłącznie w jeden sposób, taktyką. Przez gadanie z ludźmi. O, wie, taktyką. I nie mam to, nie mam tego na myśli w żaden sposób, że implikuje, że o mój Boże, po prostu gadaj z ludźmi więcej, jebany piwniczaku i tak dalej. Nie, absolutnie nie to chcę powiedzieć. Chcę powiedzieć, że jest lekarstwo na wszelkiego rodzaju tego typu rzeczy i po prostu praktyka. That's it. Nie. To też prawda, no właśnie, skoro tak mówisz, to okej, jakby fair enough, natomiast wiesz, no o to chodzi, że ja w życiu nie powiem czegoś takiego pierwszy, nie? Aha. Jakby fair game, jeżeli ty o tym mówisz w ten sposób, że to też prawda, to możesz być ofiarą mojego banteru, ale absolutnie nie powiem ci tego, dopóki ty sam tego nie przyznasz. Ja nie, ja osobiście nie mogę być piwniczakiem, mieszkam na pierwszym piętrze. Co? Chcesz mi powiedzieć, że bycie piwniczakiem to styl życia? Na Candy. Pożałuję tego. Kiedyś usłyszałem zdanie o treści kinki to styl bycia i teraz sobie przypomniałem o tym, jak powiedziałeś to, co powiedziałeś i uważam, że to piękne sformułowanie. Nieprawda, kinki to demon w SMT. To prawda. Niezaprzeczalny. Powiem więcej, kinki to również persona. Tak, true. Trochę się śmieję, bo myślę, że to też kwestia samej praktyki. Oczywiście, oczywiście. Niezaprzeczalny. Au. To jest w ogóle, a propos, nie chcę teraz po trzech piwach bawić się w guru życiowego. Nie, przecież dokładnie się lepi po trzech piwach, o co ci chodzi? Tak, właśnie chciałem powiedzieć, że mam wrażenie, że to dewaluuje to, co chcę faktycznie przekazać. Że jestem po to, że jestem po trzech piwach. Ale generalnie życiowa rzecz, którą chciałbym wam przekazać,
jakkolwiek nie byłbym w tym momencie po trzech piwach, to jest to, że nie bójcie się gadać z ludźmi. That's fucking it. To jest to w sumie zabawne, bo był taki okres, że widziałem na forach wszelkiej maści coś trochę przeciwnego, bym powiedział. Jakieś posty na zasadzie siedzę sobie w pociągu, jakiś skurwysyn się do mnie przyczepę, kiedy ja chcę sobie po prostu posiedzieć w spokoju. No co, właśnie, co ale robić? Co z tym robić? Powiedzieć, przepraszam, nie mam ochoty rozmawiać, mam ochotę posłuchać muzyki. That's fucking it. Ale tak nie wypada. Jak to nie wypada? Jakby asertywność jest bardzo potrzebną rzeczą. Ja mam momenty, ja dużo jeżdżę pociągami, bo jeżdżę na koncerty. I ja lubię pociągi. Mam dni, kiedy na przykład wracałem z koncertu, z kogo ja wracałem? Fuck me, nie pamiętam. Wracałem z jakiegoś koncertu z Krakowa na pewno. Mhm. I siedziała koło mnie bardzo sympatyczna kobietka, tak ze 30 lat ode mnie starsza. Mhm. I przegadałem z nią dosłownie całą drogę, a znamiennym jest to, że wyjebał nam się pociąg w trasie. Więc mieliśmy jakieś do 2 godziny drogi dłużej. I mimo tego, że jechałem nocnym i kurewsko chciało mi się spać, to przegadałem z nią chyba z 7 godzin, bo tyle jechaliśmy. Aha. Nie no, ja pamiętam, że kiedyś też dużo gadałem w pociągach. Od pewnego czasu zacząłem ze sobą wyjść jakieś kindle, nie kindle. I trochę tego mniej, zresztą jeżdżę... Ja też miałem słuchawki, nie? Jeżdżę bezprzedziałowych, więc też jest z automatu mniej ludzi, z którymi można rozmawiać. No tak. Wiesz, ja też miałem słuchawki, ale uznałem, że okej, mam ochotę pogadać w tym momencie. Mhm. Natomiast jak byłem na następnym koncercie, to też zostałem zaproachowany na rozmowę, ale powiedziałem, przepraszam, ja jestem w nastroju, że mam ochotę posłuchać muzyki, bardzo przepraszam, ale na razie pana bądź pani już nie pamiętam, nie zabawię rozmową. Aha. I bardzo przepraszam, ale mam ochotę posłuchać muzyki, założyłem słuchawki, that's it. Normalne, no. O wszystkim można powiedzieć w sensowny sposób. Najgorzej, trzeba powiedzieć ludziom, nie, wiesz jakie to jest trudne? Nie jest. A nie, dla kogoś takiego jak ty nie jest. No niezaprzeczalnie, nie mam problemu z mówieniem nie. Jestem bardzo, ja rzadko mówię nie, ale to jest kwestia tego, że ja po prostu lubię robić innym ludziom przysługi, przyjemności i tak dalej. Ale generalnie mówienie nie jest bardzo przydatną umiejętnością. Wiem, zdaję sobie sprawę. I nie wiem, właśnie tak jak mówisz, zależy wszystko przecież od ochoty. To był kurwa jumpscare. Ja myślałem, że on nie żyje już. To był drugi. A! Okej. Okay. Także pamiętajcie wszyscy o tym, że jeżeli macie ochotę... Życie jest proste. Życie codzienne jest bardzo proste. Jeżeli macie ochotę na rzecz X, typu rozmowę z kimś w pociągu i tak dalej, to robicie. A jeżeli nie macie ochoty, to mówicie to grzecznie, nie, wypierdalaj. Tylko grzecznie. I tego nie robicie. That's fucking it. Wiesz, to jest najgorsze? No. Już tak jak to powiedziałeś, można też po prostu uciąć. Mówicie grzecznie, nie, wypierdalaj. I też pracuje. To nie jest nie przecinek wypierdalaj, tylko to jest nie dwukropek otwórz cudzysłów, wypierdalaj, zamknij cudzysłów. To jest. Jak bardzo czepialskim można być? Actually. Actually. To był dosłownie actually tier. Nie będę kłamał. Ostatnio nagrałem ostatnio mojej narzeczonej głosówkę, gdzie mówi jej actually. I bardzo jej się spodobało. To brzmi jak coś, co trzeba nagrać na tym majówce i wrzucić na soundboard, tak? Co musimy mieć na soundboardzie? Na pewno musimy mieć na soundboardzie moje gaming. Tak. Czy więcej tych Omen Killerów może to być? To nie są. Actually. To nie są Omen Killery, tylko Omeni. Masz rację, przepraszam. Wiem. Omen Killery to te kurwy z czaszkami na głowach i z dwoma tasakami. O, to było ładne. Osob bardzo fajny, spontaniczny, 4-godzinny stream. A, no,
ostatnia Zelda na Swordlessa, no o co ci chodzi? Wiem, ja nie narzekam. Piję sobie piwerka i jest super. Dobra. Ja pierdolę. Jumpscare. Jezu, spójrz. Ja umrę. Ja nie umrę. Daj. Czy tu jest jeszcze jakiś kolega? Nie. Swoją drogą, chłopcze kolego. Czy ja chcę sobie robić kolację? Tak. Zrób sobie kolację, zanim jeszcze gramy w Ligę Autyzmu. Naprawdę? Chcę sobie robić kolację? Tak. Nie, nie jestem jakiś turbo głodny. Będziesz narzekał, że jesteś kurwa głodny. Nie będę, nie mów tak. Twoja narzeczona też ci mówię, żeby sobie zrobił kolację. God damn it. Zostajesz przegłosowany. Hejterzy. Doradztwo żywieniowe się wypowiedziało. Doradztwo żywieniowe. Jestem, o tak, jestem, po prostu jestem ekspertem od doradztwa żywieniowego. Jestem idealną osobą do doradzania ludziom pod tym względem. Ty się śmiejesz, wiesz od ilu miesięcy ja nie jadłem Cola Lemon? Nie wiem. Od przynajmniej dwóch, co jest całkiem dobrym wynikiem jak na nas. No dobrze, rozumiem. Wiesz, ja liczę, że na majówce po prostu uderzy inaczej. Ale pyszne Cola Lemon. Dajcie. Nam. Nie patrzyłem, serio sobie wziąłeś do dzioba Cola Lemon? Tak. Okej. Gdzie by... Nie mieliśmy wciągać Cola Lemon. Słońce, o czym ty mówisz? Nie, mam dziwne wrażenie, że miałobyś wszystko jak leci wciągane. Tak. Ale to jak ja się będę uczył na radcowski, to ja będę wtedy wciągał niezaprzeczalnie. God damn it! Myślałem, że go zrepostuję. Bo bym najframy złapał. Dobra, po czwarte piwo już nie idę. Nie, co ty gadasz? Robisz coś? Kupiłem 5. Kupiłem 5. Robisz coś o to? Idę do pracy na 8. Okej, nie bierz przez tego piwa. Chyba, że chcesz mówić, czym jest odpowiedzialność. Ja nigdy w życiu nie miałem kaca. Mam giga mocny łeb. Ja nie powiem, że mam mocny łeb, ani że nie miałem kaca. Błagam, powiedz, że tu nie. Okej, to jest tylko watchdog. Watchdog nie mogą być. Nie robię tego ataku, Acer? Wystarczy? Jak ci... poczekaj. Mówię, że nikt nie miałeś kaca. Ja ci przytoczę anegdotę, która świadczy jakby... Jeżeli to nie świadczy o tym, że ja nie jestem... Jestem immun na kaca, to nic nie świadczy o tym, że jestem immun na kaca. Nie mogę. Na 18 u mojego przyjaciela z czasów gimnazjum i liceum. Spiknąłem się z jego bratem na punkcie muzyki. Więc z automatu jedyne co. Z automatu jedyne co w tym czasie przez większość wieczoru robiłem, to gadałem z jego bratem o muzyce. Uh-huh. I wypiłem z nim chyba. O Jezus. Wypiliśmy, nie wiem, z. Jeden z litra wódki plus resztki drugiej flaszki, czyli jakieś, nie wiem, 1,5 litra wódki na dwóch w ciągu 3,5 godziny. Mhm. Banter, normalna sprawa. Mhm. A dalej drugi przypadek to było na działeczce, czyli na moim corocznym spotkaniu z ekipą, która się zbiera z całej Polski na działeczce mojej przyjaciółki w wakacje. Na działeczce pisanej wielką literą, to ważne, na działeczce 2023 wypiłem z moim przyjacielem, ile to było słońce, z półtora na dwie osoby wypiliśmy, więcej, my mieliśmy, o Jezu, nie mogę tego powiedzieć, my mieliśmy po jeden litr na łeb wypiliśmy. W ciągu jednego wieczora i poszliśmy spać, normalnie wyjebane. Ja wszedłem po schodach na pierwsze piętro, bo tam mieliśmy sypialnię. Mm-hmm. Po jeden i jeden litra na łeb. Mm-hmm. Tak, tam ponad, tam stały ponad 3 butle. Mm-hmm. Więc my w ciągu jednego wieczora wypiliśmy jeden i jeden litra na łeb. Ja wszedłem do sypialni, tam gdzie moja ukochana się już układała do snu.
pogadałem z nią normalnie, jakbym był w pełni trzeźwy, poszedłem spać, normalna sprawa. Fully, fully świadomy tego, co mówię, co robię i tak dalej. Więc jeżeli to nie świadczy, że ja mam mocny łeb, to nic nie świadczy. Jestem immune na alkohol, kurwa, kompletnie. Ensza, te kurwa. Szybko ci poszło. Dosłownie 3 L2. No. Standardowe. Mhm. Zresztą, jak już tu jestem. Jak już tu jestem. A, na drugiego Invadera? Nie. Mhm. A tak, za jednym zamachem zrobisz wszystko. O mój Boże, socjalizowanie się tylko nie to. Ja za każdym razem, kiedy ludzie mnie wyciągają na piwo w debacie. Kurde, powiczę trip na Sonic 3 film. Kiedy jest Sonic 3 film? Ja pierdolę. Bo podejrzewam, że mnie tam zaciągniesz. Pojebie mnie teraz. Konkretnie z tym, że ten NPC już padł, żeby nie było. No dobra, Val teraz już chyba siedzi w tym kościółku? Czy gdzieś jeszcze się go spotkało? Bio? Zobaczę, szybko. Bo generalnie i tak zaraz będę chciał kończyć, tylko moje chcę zobaczyć Wara. Bo chciałbym też miałem możliwość questline'y robić, tylko próbuję nie pozapominać, który jest gdzie. Grudzień 2024. O, to my mieszkamy razem już wtedy. To mnie zaciągniesz na ten film rzeczywiście. O tak. Shadow Reefs, mój ulubiony. To będę ja, wiesz, jak są te memy, że słonko, już 18, pora, żebyśmy zbierali się na film Sonic 3. I ja taki wysuszony, zmarnowany po prostu. Yes, honey. Yes. Hi, honey. Tak będzie. No dobrze, skoro już memujemy dalej tą kotą. Pojebie mnie. Zdrowe i nietoksyczne dla gry, moim zdaniem. No i to by fair plus 5 w tym momencie, gdy jest HP silne. Tak, tak. Gdzie ja zgadzałem Sombera 5 w Siofrze? Nie wiem. Kurwa, chyba nie. Kurwa, Siofra. Siofra, kurwa. Idę się zemścić. Grudzień nie jest przyjemny okres na ustalanie rzeczy. Czemu? Grudzień to nie jest przyjemny okres, bo jest to za jakieś 7 miesięcy i tyle rzeczy się może tego czasu zmienić, że szkoda słów. A to swoją drogą, ale dla mnie w ogóle zima nie jest przyjemnym okresem, bo mam bardzo dużo spotkań rodzinnych w zimę. I to nie chcę implikować, że nie lubię spotkań rodzinnych w ogóle. Natomiast u mnie wszyscy, cała rodzina ze strony mamy jest urodzona w zimę. Moi dziadkowie są ze stycznia. Mój wujek jest z początku lutego, moja mama jest z końcówki stycznia, ja jestem z końca lutego, moja siostra jest z samej końcówki grudnia i chwilę wcześniej są święta. Doskonale. Więc impreza, jak się wiesz, jak jest impreza świąteczna, jest Wigilia, obchody Świąt Bożego Narodzenia, to jest pierwszy jakby weekend / czas wolny na święta. I później co weekend imprezy świąteczne są do moich urodzin, czyli do końca lutego. Doskonale. Co weekend, co tydzień coś jest, nie? Więc ja tego nienawidzę, bo ja uwielbiam spotkania rodzinne. Ale nie w takiej wielkości. Tak, natomiast też mam granicę, że nie mogę tego robić co tydzień. Mhm. Nienawidzę tego robić co tydzień. Absolutnie to rozumiem. Ja na przykład uwielbiam spotkania rodzinne tak jak teraz jestem w Płocku, bo jestem w Płocku raz w miesiącu. I kocham spotkania rodzinne w tym czasie. A wciąż mi zdaje to na obrażeń? Nie. Idę. O Jezus. Mogę wyknąć tę paszkę? No dobrze. Ja kocham spotkania rodzinne w tym czasie. Tak, mogę to podpisać pod skilliszu, że po prostu socjalizuję się lepiej. Ale to jest mój problem, że ja potrzebuję w ciągu dnia na przykład jakieś godziny, czy nawet nie godziny, ale nie wiem, 15-20 minut, żeby do mnie nie mówić. A kiedy są spotkania rodzinne, to zazwyczaj one są gdzieś od południa do 20 minut.
I... On krwawi? Najwyraźniej, mówiłem. Nie powinien. Ma dziurę w klatce, więc w sumie. No właśnie, zastanawiam się, czym on jeszcze może krwawić. Czyli 16 tysięcy. Oj, ale bardzo. Nice. Nie no, u mnie to też jest skill issue, jakby po prostu socjalizuj się lepiej, ale mało. Ale zdaję sobie z tego sprawę. I nie mam z tym problemu. Aha. Ale... Ale no, nie mogę być dobry we wszystkim. Gdybym był dobry, Bóg wiedział, że byłbym perfekcyjny, gdybym umiał się socjalizować 24/7. Nie pokazywał mi, że tu jesteś? A, nie pogadałem, to poruszkałem i tak teraz. Swoją drogą, to jest tak przerażające, że ja myślałem, że wiesz, Two Fingers to jest jakaś osoba, która jest personifikacją slash, nie wiem, jakimś prorokiem Greater Will czy coś, a nie, że i tutaj poczekam, aż tam pójdziesz. Bo to też mi rozjebało banie, jak grałem w Elden Ringa pierwszy raz. Że Two Fingers to jest coś takiego, tak jak Monumental w DS2, w Demon's Souls, nie? Że Two Fingers to są legitne, wielkie dwa palce. O chuj tu chodzi. Uwielbiam to. Jest popierdolone. Kocham to. Paluszki. Widziałem kiedyś jakiś klip, że jakaś streamerka grała w Elden Ringa, weszła do tego pokoju i takie, wiesz, 5 do 10 sekund ciszy i takie I could take him. Brzmi jak pewna orka, którą znam. Strasznie głupi, ale mnie śpieszy. Po prostu widzisz to i takie... Touch the two fingers? Wiesz, cofnij się do wejścia do tych drzwi i się odwróć w ich stronę. Wiesz, otwarły się drzwi, ona tak stoi. Tak po jakichś 10 sekundach. I can take them. I could take them. Strasznie śmieszne, strasznie mnie to rozbawiło. Czy ta cimerka miała nigdzie kanka? What? Nie znasz znanego powiedzenia dwa palce w dziekance? Znam to z konkretnym imieniem. O. Ale... Czy to nie było powiedzenie na tej podstawie, że dwa palce w nosalce? Nie wiem. Cześć. Warto nie teraz być już w tym kościółku, czy gdzieś jeszcze wcześniej? Chyba jo. Nie, bo wydawało mi się, że pokazuję od razu, nawet jeżeli ich nie widziałem w danej lokacji. Oh, fucking hell, mam wrażenie, że się jedyne co robię na tym Steamie, to się pogrążam we wszystkim, co mówię. Znaczy ja nie, wiesz, ja nie wykluczam, że masz rację, po prostu... Też nie będę kłamał, Questline Vara, wbrew każdemu graczowi Elden Ringa, robiłem chyba najrzadziej ze wszystkich. Absolutnie nie mówię tutaj o Questline Vara, ale cieszę się, że uznałeś, że jestem lepszym człowiekiem niż jestem. Jeżeli miałeś na myśli dwa palce w notatce, to też mi to nie przeszkadza. Nie chodzi mi o ciebie. O, Bloodstained Blade, yes. Banter, just a little bit of banter. Jak to było, jesteśmy dojrzałymi ludźmi, nie śmieszą nas niedojrzałe rzeczy, penis. No tak. Jak kiedy Final Fantasy VII Rebirth jeden z przedmiotów nazywa się Planet z Benison. Aha, Benis. Potwierdzam, Shinji wysłał nam z podpisem pokroju, nie było to słowo w słowo, ale z podpisem najzapewniejsza rzecz na świecie. To było dosłownie tak. Jestem dojrzałym człowiekiem, nie będzie mnie to śmieszyć, również ja. Aha, Benis. Planet z Benison, tak. Było tak, potwierdzam? Wada chyba tu nie ma. Chyba nie ma. Chyba, że on był przy wejściu. Przy którym wejściu? Do kościółka. Przy którym wejściu do kościółka? Przy głównym. Tym, który byłoby głównym wejściem, gdyby kościółek był nienaruszony. Czyli samo jest, że gdyby nie był kompletną kurwa ruiną. Masz rację. To jest całkiem impresyjne, że miałem rację, bo absolutnie nigdy nie robiłem tego questa i pierdoliłem ci kompletne głupoty.
ale nie jest ze mną tak źle najwyraźniej. Może powinienem iść po to piwo. No dobrze. To co, robimy kurs Snajbara? No, no, no. Near, far, wherever flyers are. Ja widzę, jak my też na majówce to śpiewamy. Kurwa, jak widzę, jak na majówce... Na majówce będzie tak. Wschodzi dowolny losowy utwór z gier wideo z wokalem. Połowa tego pokoju. Mniej więcej. Darling, so there you are. O nie, no, no, but, no, but. Ty wie... Ja pamiętam, jak wy wyglądaliście na symfonii, okej? Ja się poryczałem na symfonii tylko 4 razy, to uważam, że to całkiem dobry wynik. Ja nie razu. Bo ty jesteś nieczułą kurewką. Nie mogę zaprzeczyć. Ja jestem... Octopath mnie zepsuł. Octopath odblokował mi czucie rzeczy. Ja nie ryczałem na grach wcześniej. W sensie miałem moment, kiedy ryczałem na grach. Przestałem w ogóle umieć płakać na parę lat. A potem zagrałem w Octopatha 2. I na tej grze ryczałem dwucyfrową ilość razy. Ja? I od tego czasu consistently na przykład ryczę w pracy, jak słucham określonych rzeczy, jak widzę, mam ulubioną artystkę, która rysuje angsty arty z Persony. Z Minato i z Fuką, na których ryczę za każdym jebanym razem, jak zobaczę, jak dropnie coś nowego. Za każdym pierdolonym razem po prostu. Consistently ryczę na tych... O kurwa. O Boże, właśnie, o kurwa. Właśnie widzę. To Mighty Klotz. Ta. To weź go znajdź. To jest problematyczne. I na muzyce też. Na muzyce to ryczę w ogóle chorą ilość czasu. O, on nie jest sam. O, mate. A jego koleżka ma Hand of Malenia w ręce. Cześć, naprawdę? No. To jest Hand of Malenia? O, mój Boże. Jest. To jest Hand of Malenia? Fine. Ah, hell. Oh boy. To wygląda jak Hand of Malenia. No dobrze, nie będziemy się... O, kurwa. Ale pretty lokacja. What do you mean? O, nice. I to chyba jeszcze jakiś jebany smerf, skoro zadałem mu 200 i to była... O, jeszcze. XDD. What do you mean? Ja przypominam, że jest top 10 rzeczy, które chcesz robić w Kaelid. Numer 1, wyjechać stamtąd w pizdu. Ej, Val, podobało ci się? Tego pamiętam, trzeba zinwajdować. Nie mam zamiaru tego dzisiaj robić. Tak. 3 razy, dokładnie. Dobra, dosyć tego. Kończymy? Chyba jo. Jeżeli dobrze pamiętam, nikt mi się nie jebie, to w sobotę będzie do Solsy. I w poniedziałek będzie kontynuacja, prawdopodobnie kończenie randomizera z Ecclesi. A w środę już raczej streama nie będzie, jeżeli... I wyjątkowo jesteście ode mnie... Streaminami. I wyjątkowo jesteście ode mnie bezpieczni, bo w sobotę mam nagrywkę, a w poniedziałek mnie nie będzie. A, czy jednak nie będziecie w poniedziałek? No mówię ją, że w poniedziałek mnie nie będzie. Nie, czemu mówię się, że mówię, że będziesz na tej Ecclesi? Nie, w sensie chciałem być, ale w poniedziałek mnie nie będzie. Jest niezerowa szansa, że będę na czacie. Aha. Ale nie będę na pewno na Voice, bo będę w hotelu. Będę w hotelu wtedy. Zrozumiałe. No dobrze. Shin Prime, dziękuję. Dziękuję, bo nie poszedłem. No dobrze, to spróbujemy zajdować Lunę w takim razie. Zobaczymy, czy pamiętam, jak to się robi. I mean, strasz raid.
Nieprawidłowa nazwa użytkownika, God bless. Luna Child 2000? Tak, nie załapało, bo ten, bo miałem tego. Miałem okay. W kredytowych nawiasach. Pamiętałem, dobrze. Let's go! Okej, dobrze. Dobrze, to do tego czasu trzymajcie się ciepło. Okej, wejdź na to po prostu. Cześć, Shinji!